Witam Państwa serdecznie w drugiego dnia konferencji Fundusze Europejskie dla Dostępności, 5 lat programu Dostępność+. Ja nazywam się Katarzyna Dinst i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję. Jestem niskorosłą brunetką ubraną w ciemnozieloną sukienkę. Mam na sobie czarne buty. Dzisiaj nasze wydarzenie, podobnie jak wczoraj, jest dostępne. Na sali znajduje się pętla indukcyjna. Mamy również tłumaczy polskiego języka migowego. Z uwagi na dzisiaj gości z zagranicy mamy też międzynarodowego tłumacza języka migowego. Wysłuchali wczoraj Państwo wielu ciekawych wystąpień. Pokazywały one, w jaki sposób program Dostępność Plus i fundusze europejskie zmieniają rzeczywistość, w której żyjemy. Jak czynią coraz bardziej dostępną dla wszystkich. Dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób z tymczasową niepełnosprawnością, dla seniorów, osób starszych, dla rodziców z małymi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Mamy przed sobą drugi rozdział tej ważnej dyskusji o dostępności. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi o dostępnym biznesie. O tym, jak wielką moc ma biznes w budowaniu dostępnego społeczeństwa, jak wiele biznes może dać i jak wiele zyskać dzięki patrzeniu na swój rozwój przez pryzmat dostępności. Osią naszej dyskusji będzie wdrażany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Europejski Akt Dostępności. Akt prawny, który jest kolejnym krokiem milowym w budowaniu przestrzeni, produktów i usług otwartych dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych zdolności czy sprawności. Tę ważną dyskusję otworzy pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani minister jest wysoką, długowłosą brunetką, ubraną w żółtą marynarkę, czarną sukienkę. Zapraszam pani minister. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałam Państwa przywitać. Witam bardzo serdecznie z nami pana ministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę, że również dzisiaj podczas tych ważnych dyskusji będzie wsłuchiwał się w ten głos dotyczący dostępności w trochę innym aspekcie. Szanowni Państwo, dziękuję za to przedstawienie. Ja wczoraj rozmawiając z panią Kasią prosiłam, żeby jeszcze dodała, że jestem młoda i piękna, ale coś umknęło. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj po raz kolejny spotykamy się i możemy dyskutować o tych ważnych kwestiach w kontekście dostępności, a jak wczoraj już udało nam się podsumować pięciolecie programu Dostępność Plus. Zobaczyliśmy, jak wiele udało się zrobić, ale też wysłuchaliśmy, jakie wyzwania jeszcze stoją przed nami, co jeszcze jest do zrobienia, a wiemy, że ta dostępność pojawia się tak naprawdę w każdym obszarze naszego życia, czy to w kwestiach społecznych, prawnych, biznesowych, kwestiach dotyczących nowoczesnych technologii, innowacji. Więc tak naprawdę dostępność otacza nas każdego dnia. Dostępność, kwestie dostępnościowe pojawiają się w każdym najmniejszym aspekcie naszego życia i ważne, żebyśmy ten nasz krwioobieg wewnętrzny tą dostępnością sobie naznaczyli, ale myślę, że Państwa akurat, którzy tutaj na sali jesteście dzisiaj z nami i też po drugiej stronie ekranów, nie trzeba do tego przekonywać, bo to już wiemy. Ważne, żebyśmy my dawali świadectwo dostępności i my przekazywali tą wiedzę o dostępności dalej. Dzisiaj będziemy mówić o biznesie. O biznesie, który powinien zadać sobie pytanie, co to jest dostępność w obszarze biznesu, dla biznesu, jak tą dostępność wdrażać w swoich usługach i produktach. Ale również, co ważne w ramach prowadzonego biznesu, jakie niesie ze sobą wartości. Brzydko mówiąc, ile możemy na tym zarobić i jakie przyniesie nam korzyści. Szanowni Państwo, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Seniorów będzie z dnia na dzień coraz więcej. Każdy z nas, nie wiadomo kiedy, może stać się osobą o szczególnych potrzebach. Więc musimy zobaczyć
te korzyści, które płyną z produktów, które będą w pełni dostępne. Dzisiaj mówimy o tym, że osób z niepełnosprawnością jest około 1 miliard na całym świecie. Ale to nie tylko sama osoba z niepełnosprawnością. To również jego rodzina, jego znajomi, przyjaciele, którzy bardzo często korzystają z tych samych produktów, które są przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością, dla osoby o szczególnych potrzebach. I dzisiaj chcielibyśmy też pokazać ten potencjał. Chcielibyśmy też podyskutować w gronie międzynarodowym. Będziemy mieć przedstawicieli, którzy opowiedzą nam, jak to funkcjonuje w innych częściach świata. Jak to funkcjonuje w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Chcemy zobaczyć te rozwiązania, ale też posłuchać o wyzwaniach, które stoją przed każdym z nas. Szanowni Państwo, dyrektywa, Europejska Dyrektywa o Dostępności, European Accessibility Act. Dokument, który w tej chwili jest wdrażany do polskiego porządku prawnego. Przygotowaliśmy stosowną ustawę implementującą przepisy prawa do polskiego porządku prawnego. I szanowni Państwo, jest to ten dokument, który w tej chwili będzie dotykał właśnie obszaru przedsiębiorczości, właśnie obszaru biznesu. My wykonaliśmy pewne ćwiczenie już poprzez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, która nakładała obowiązki dostępnościowe na podmioty publiczne. Więc jesteśmy, myślę, że w trochę lepszej sytuacji niż inne państwa członkowskie, które jeszcze takich rozwiązań u siebie nie wprowadziły. Ale na pewno stoimy przed bardzo ciekawymi wyzwaniami, interesującymi rozwiązaniami, które będą ułatwiać nam życie codzienne. A myślę, że to, co będzie dzisiaj się działo na tej scenie, przedstawienie tych informacji o dostępności w biznesie, którymi podzielą się z nami najlepsi eksperci i praktycy, którzy już te działania realizują. Szanowni Państwo, chciałabym życzyć Państwu, żeby to, co wydyskutujemy dzisiaj i to, co zapączkuje dzisiaj, rozwijało się przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące i lata, bo jak powiedzieliśmy sobie, dostępność to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić i stworzyć w ciągu tygodnia, miesiąca, jednego roku, tylko musimy działać systematycznie i krok po kroku poprawiać te produkty i te usługi, które dzisiaj jeszcze nie są w pełni dostępne. Więc trzymam kciuki za dobre rozwiązania, trzymam kciuki za owocną dyskusję, wiem, że na pewno będzie i życzę Państwu bardzo miłego czasu tutaj w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Dziękuję pani minister za to wprowadzenie, a na scenę zapraszam panią Immaculdę Plafencie-Porrero. Pani Immaculda jest ubrana w granatową marynarkę, ma krótkie, ciemne włosy. Jest to najważniejsza osoba w Komisji Europejskiej oraz największa adwokatka dostępności, dzięki której mamy Europejski Akt Dostępności. Wprowadzi nas teraz sedno Europejskiego Aktu o Dostępności, opowie Państwu, jak on wpłynie na działalność firm, jakie zmiany przyniesie w otoczeniu społecznym oraz prawnym. Buenos dias. Okay, buenos dias. So, ja zaprezentuję Państwu ustawę europejską o dostępności, ramy, które zostały opracowane. Powiem też o tym, jaka jest teraz sytuacja. To jest mój ulubiony temat. Ja mogę mówić na ten temat całymi godzinami, więc poproszę o następny slajd teraz. A ja mogę przewijać sama te slajdy.
Więc tylko tutaj chciałabym wspomnieć, że w ramach tej dyrektywy o dostępności my uważamy dostępność jako bardzo szeroką koncepcję. Nie tylko jest to eliminujemy istniejące bariery, ale też wyrażamy nasze zainteresowanie, żeby unikać tworzenia takich barier w przyszłości i dlatego też jest ta ustawa, żeby zaadresować nowe rozwiązania technologiczne. Oczywiście nasza praca jest oparta na Europejskiej Konwencji na temat praw osób z niepełnosprawnościami, ale to ta konwencja daje jakby neutralną definicję na temat tego, czym jest dostępność. Zawiera zasady podstawowe w artykule 1, w obligacje w artykule 9 i sama dostępność jest to podstawowa zasada, która musi być brana pod uwagę w kontekście praw dla osób z niepełnosprawnościami. Więc w tym kontekście ta ustawa o dostępności ma na celu usprawnić dostęp do realizacji, do wykonywania praw przez osoby z niepełnosprawnościami. To, co zawiera ta ustawa, zawiera ona dwa główne rozdziały. Pierwszy to dotyczy, i to jest bardziej rozszerzony, to jest szereg produktów i usług. Ja podam je za moment i dołożyć na nie wymogi dostępności. Czyli te produkty i usługi, które są na rynku, muszą spełniać te wymogi dostępności. Drugi rozdział dotyczy wykorzystywania tych samych wymogów dostępności w prawie europejskim, które wymaga to prawo europejskie, również zaopatrzenie, również zamówienia publiczne. Produkty, które są, to są komputery, systemy operacyjne, mówimy o terminalach do samoobsługi, to wszystkie terminale płatnościowe, które dają nam dostęp do produktów wymienionych w dyrektywie, mówimy o bankomatach, mówimy o kasomatach, mówimy o innych też urządzeniach, o interaktywnych urządzeniach. Potem mamy takie terminale dla klientów, które są wykorzystywane dla telekomunikacji i również te terminale, które są wykorzystywane przez audiowizualne media i również i readers. Są w tym obowiązania są na producenta. Nawet jeżeli oni sprzedają to usługodawcom, to muszą się upewnić, że ich produkty są dostępne. Kiedy mówimy o usługach, mówimy o usługach telekomunikacyjnych, które dają dostęp do audiowizualnych usług. Mówimy o też elementach transportu pasażerskiego różnymi drogami. Również mówimy o usługach bankowych, mówimy o e-books i również o e-commerce. Więc tutaj mamy transakcje e-commerce i one muszą być dostępne w Europie. Inne elementy, które są, to są usługi alarmowe 112, więc mamy terminal, telefon, żeby osoby mogą dzwonić, że ten operator musi się upewnić, że ta usługa jest dostępna dla wszystkich i również mamy też władze, które podejmują ten telefon i my musimy też to wykonywać w sposób uwzględniając dostępność. Również środowisko budowlane, gdzie usługi są oferowane w sposób opcjonalny, znaczy, że państwa członkowskie mogą zbudować takie środowisko, w którym jakby te wymagania są jakby opcjonalne, czyli jakby wszystkie podmioty mogą jakby dostosować te wymagania do swoich możliwości. I tak jak już powiedziałam, co mamy też również usługi wynikające z zamówień publicznych na produkty i usługi. Więc kluczowe postanowienia są takie, że kiedy produkty już pokrywają się z wymogami, to mają dostęp do całego rynku.
więc są również zobowiązania na producentach, importerach i dystrybutorach. Importerzy są bardzo, to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ mamy te same zobowiązanie wewnętrzne nam na rynku, na wspólnym rynku dla tych produktów, które są wytwarzane spoza Unii Europejskiej, które przychodzą na rynek europejski i tutaj jest bardzo istotne z punktu widzenia konkurencji. Potem mamy oznakowanie CE, to znaczy, że my pokrywamy się z ustawodawstwem europejskim. Ja potem będę mówiła, jak to się egzekuje. Również te postanowienia o tych usługach, mamy też o zobowiązania dostępności, również swobodny przepływ tych produktów i usług i również też organy, które są odpowiedzialne za to. Są pewne wyjątki, czyli ci producenci są wyjątki, jeżeli chodzi o producentów w świetle dyrektywy i mikroprzedsiębiorstwa muszą też się dostosować, ale są pewne ułatwienia czy złagodzenia tych wymogów. Następnie potem mamy dwa zabezpieczenia, więc że te wymogi jakby są realizowane, ale że one nie są zbyt dużym obciążeniem, że nie są dysproporcjonalnym obciążeniem i poza tym, że one nie powodują jakichś fundamentalnych zmian w działaniu danego podmiotu. To jest bardzo istotne, ponieważ to musi być interpretowane w bardzo ścisły sposób. Więc operatorzy muszą wdrażać wymogi dostępności i jeśli oni to robią i jest szczególny element, który nakłada na nie jakieś dysproporcjonalne obciążenie, to wówczas oni muszą wprowadzać te wymogi, ale muszą jakby modyfikować je, żeby nie było zbyt dużego obciążenia. A więc tutaj jest bardzo istotna sekcja dotycząca standardów i specyfikacji technicznej. Dyrektywa daje nam to, że mogą być wymagane zharmonizowane standardy europejskie, mogą być stosowane. I tutaj mamy założenie zgodności, to znaczy pewne bezpieczeństwo dla operatorów, ponieważ kiedy my pokrywamy się z tymi wymogami, wiemy, że my spełniamy też swoje zobowiązania w ramach dyrektywy. Więc mamy to pewne upoważnienia, myśmy takie stosowali upoważnienia, jeżeli chodzi do organizacji standaryzujących w oparciu o prace, które wykonaliśmy. Tutaj na tym slajdzie, ja nie będę tego czytała, ponieważ te slajdy będą dystrybuowane i mamy w zeszłym roku specjalne upoważnienie zostało wystosowane i zaakceptowane przez organizacje standaryzujące, żeby uaktualnić te standardy, które mamy w zasadach środowiska telekomunikacji i również, żeby wprowadzić trzy nowe standardy. I trzy nowe standardy to są standardy dotyczące dostępności do informacji niecyfrowych, standard na 112, czyli jeżeli chodzi o telefon alarmowy i trzeci to jest standard usług wsparcia, które są związane z usługami w dyrektywie, więc jeśli mamy usługi bankowe lub też telekom lub transportowe usługi i mamy obsługę klienta lub systemy informacyjne lub też usługi wsparcia, kiedy my na przykład wówczas te usługi muszą być dostępne i to jest ten standard pomoże, żeby tym usługodawcom pomóc w tej dostępności, żeby wprowadzili tą dostępność, a więc ja nie będę mówiła tak szczegółowo na ten temat, ale na tym slajdzie to jest o zamówieniach publicznych, więc obowiązki, które dyrektywa niesie. Są dwa artykuły w dyrektywie. Jeden, który mówi, że wymóg dostępności, które są w tym ustawie, jeżeli chodzi o produkty i usługi, są obowiązkowe, więc kiedy kupujemy usługi teletelefoniczne, bankowe, e-booki, na przykład w edukacji, jeżeli jesteśmy instytucją publiczną, która jest w ramach tej dyrektywy, wówczas te wymogi dyrektywy mają zastosowanie.
kiedy kupujemy inne produkty lub usługi, wówczas jeżeli wykorzystujemy dostępność, wymogi dostępności dyrektywy, wówczas będzie to założenie zgodności z wymogami dyrektywy, więc jeżeli kupujemy usługi transportowe, jeżeli jesteśmy zgodni z dyrektywą, to wówczas jest dobrze, ale oczywiście dyrektywa nie obejmuje pojazdów, więc wciąż musimy mieć też dostępne pojazdy, więc to jest to, co ten artykuł mówi. A potem w tym celu, żeby dać większą wiarygodność prawną i również spójność ze standardami na rynku, te standardy, które są wykorzystywane przez operatorów, mogą być również wykorzystywane przez instytucje publiczne, kiedy one kupują lub wykorzystują fundusze europejskie. W tym celu, ażeby mieć dobre wdrożenie na poziomie Unii Europejskiej, spójne wdrożenie na poziomie Unii Europejskiej, dyrektora stworzyła grupę roboczą, gdzie będziemy mieć tutaj instytucje nadzorujące rynek, również instytucje, które odpowiadają za zgodność z wymogami dostępności, również ekonomicznych operatorów. Ta grupa robocza rozpocznie swoje prace wtedy, kiedy dyrektywa wejdzie już w życie. Jedna bardzo istotna część, to znaczy egzekwowanie i kary. Więc to wdrażanie tej dyrektywy rozpocznie się, jest taki trust, jest taka, że podmioty gospodarcze zadeklarują, że będą zgodni z dyrektywą i wtedy będą mieć, przybędą tą, te obowiązki, przejmą te obowiązki. Needs to be compensated with checks, and that is where market surveillance and authorities for compliance of services enter into the picture. They have to check that those declarations and that the products that are in the market comply. They can receive complaints from civil society, and they need to act, and they need also to enter in cooperation with the economic operators in order to ensure, if there is a problem, remedial actions so that the products and the services in the market will comply. But if none of this work, then there is the possibility to take action before administrative bodies or the court. Persons with disabilities, persons with disabilities have the possibility to engage in litigation in order to make sure that those products, those services comply. And there are obligations to ensure that the penalties put are going to be effective, proportionate and dissuasive, meaning that they will not be repeated and that the problems would be. Trzeba pamiętać o tym, że tylko w ten sposób zostaną te problemy rozwiązane. Najważniejsze dla nas jest to, że istnieje obowiązek podjęcia działań zaradczych. Wiemy, że jest to proces, który trwa, wymaga czasu i produkty i usługi muszą być dostępne i dlatego te działania zaradcze są tak ważne. I teraz tak, nie dotyczy to oczywiście procedur zamówień publicznych. Mamy szereg załączników do dyrektywy. Pierwszy dotyczy obejmuje wymagania dotyczące produktów, usług. I tutaj te wymagania dotyczą wszystkich produktów, niektórych usług, ale już tutaj mamy przedstawione szczegóły i mamy też różnego rodzaju funkcjonalne wymagania ujęte w jednej sekcji, które nie dotyczą zamówień publicznych. Tu mamy przykłady zastosowania tych przepisów, również wymagania dotyczące dostępności środowiska zabudowanego, również oceny zgodności dla produktów w załączniku czwartych, co pomoże wdrożyć proporcjonalne wymagania, które spełniają zasadę, że zmiana nie jest nadmierna. I teraz, jeśli chodzi o harmonogram wdrażania, mamy okres transpozycji, także 24 państwa niestety nie przesłały nam zawiadomienia o transpozycji. Bardzo poważnie podchodzimy do tej kwestii, ponieważ wiemy, że bardzo ważne jest, żeby dyrektywa została transponowana do prawodawstwa umowego. Już podejmujemy decyzję o podjęciu procedury naruszeniowej.
muszą te państwa udowodnić, że będą transponować. I również na przykład wczoraj podjęliśmy decyzję o tej dyrektywie, o procedurze naruszeniowej, ponieważ sprawdziliśmy, że transpozycje nie spełniają wymagań. Także musimy najpierw dokonać tego sprawdzenia, czy transpozycja jest prawidłowa, zanim ją zatwierdzimy. Jeśli 28 czerwca 2025 roku dyrektywa ma wejść w życie i do tego czasu te produkty i usługi mają być dostępne, ale mamy też okresy przejściowe. Jednakże 28 czerwca 2025 jest to data kluczowa. Następnie będzie raport, który będzie obejmował 5 lat jej wdrażania i jak skuteczne to wdrażanie było. Teraz nie, oczywiście ta dyrektywa nie jest przyjmowana w próżni. Mamy też inne dyrektywy, które odnoszą się do podobnych kwestii. I również one zawierają wymagania dotyczące dostępności. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły. To będzie omówione w następnej prezentacji. Dajemy sobie sprawę z wyzwań, które się wiążą z tym wdrożeniem dyrektywy. Wiemy, że to jest skomplikowane, techniczne zagadnienie i chcemy wspierać interesariuszy, nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organy publiczne we wdrażaniu tych wymagań dotyczących dostępności. I dlatego też Komisja Europejska ustanowiła taką inicjatywę, która się nazywa Dostępność na poziomie unijnym, Centrum Dostępności. I podpisano kontrakt w grudniu zeszłego roku. Nie będę więcej mówiła, ponieważ chcemy mieć działalność na poziomie krajowym, żeby wspierały to wdrażanie dyrektywy. I pan Jesus będzie o tym mówił dalej w następnej prezentacji. Jeśli mam nadzieję, że moja prezentacja była klarowna i zachęciła państwa naprawdę do wdrażania tej dyrektywy, mimo nawet przy braku transpozycji. Chodzi o to, że czas leci. I trzeba po prostu, 25 rok zaraz będzie i trzeba po prostu, będzie to data krytyczna dla naszych celów. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękujemy pani Inmaculadzie Planfecio-Porro. Pozostaniemy jeszcze przy Europejskim Akcie Dostępności i przenieśmy się teraz z Warszawy do Madrytu, ponieważ czeka tam na nas pan Jesús Hernández Galán, dyrektor do spraw dostępności i innowacji Fundacji ONCE, który uczestniczy w realizacji projektu Accessible EU Knowledge Center. To nowo powstałe Europejskie Centrum Wiedzy o Dostępności. Dowiemy się, jakie cele będzie realizować centrum i w jaki sposób będzie wspierało państwa i firmy w realizacji Europejskiego Aktu Dostępności. Tytuł wystąpienia pana dyrektora to nowo Europejskie Centrum Wiedzy na rzecz budowania bardziej dostępnej Europy. Hello everybody. Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję w sprawie dostępności. Chciałem przedstawić moją prezentację. Przede wszystkim chciałem pogratulować temu pięciolecia realizacji tego projektu, ponieważ oczywiście zdaję sobie sprawę, jak polskie miasta poprawiają dostępność w ciągu ostatnich lat. Jestem pewien, że między innymi na skutek dzięki temu projektowi. I dziękuję bardzo za tę inicjatywę, która ma na celu poprawę dostępności państwa kraju. Myślę, dziękuję bardzo za zaproszenie nas
to prezentacji tego działalności naszego centrum i która będzie działała, obejmowała swoim zasięgiem całą Europę. I nasze centrum dostępności jest to centrum wiedzy. Nie mamy żadnego budynku, nie mamy żadnej lokalizacji. Działamy w całej Europie. Jesteśmy obecni we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Będziemy współpracować, żeby Europa stała się bardziej dostępna we wszystkich krajach Europy. Jak pani poprzedniczka mówiła, jest to jedna z inicjatyw Komisji Europejskiej, mianowicie w ramach strategii Komisji na rzecz praw ludzi z niepełnosprawnościami. I ta strategia ma być realizowana w latach 2021-2030. Chodzi o to, żeby promować prawa osób niepełnosprawnych, zapewnić im takie centrum, które będzie zajmowało się dostępnością. I to jest jedna z najważniejszych, to są rzeczy, które zaproponowała Komisja w tej sprawie. To, co zrobimy, to będziemy pracować w ramach będziemy działać w transporcie, w środowisku, w technologiach informacyjno-komunikacyjnych i będziemy też działać na rzecz zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia na równych zasadach z innymi. Ale nie tylko z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ poprawa dostępności poprawi jakość życia wszystkich obywateli w całej Europie. No więc kto stoi za tym centrum? To są członkowie konsorcjum, które Fundacja ONSE jest na czele, stoi na stole, czele tej konsorcjum. I my zostaliśmy stworzeni w 1985 roku w Hiszpanii. A obecnie ta fundacja stanowi jedną z największych grup osób niepełnosprawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności. Mamy przez wszystkie te lata działaliśmy na rzecz poprawy niedostępności. Więc fundacja ta stanowi część grupy społecznej ONSE, którym celem jest promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ponieważ sądzimy, że to jest najlepszy sposób na włączenie ich społecznie i również poprawę dostępności. I po to, żeby oni uczestniczyli we wszystkich obszarach życia społecznego. Mamy to właśnie konsorcjum. I w tej konsorcjum są różne organizacje, różni eksperci, które właśnie zajmują się tymi filarami, o których mówimy. Na przykład turystyką. I niektóre z tych organizacji są ekspertami w sprawie turystyki, zabudowanego środowiska i dostępności. I one dostarczają te usługi, które są świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad 20 tysięcy organizacji mamy dostawcy energii, dostawcy tych usług mają, jest ich 20 tysięcy. I 50 organizacji działa w ponad 50 krajach świata. Na przykład tu mamy Uniwersytet imienia Keplera w Linzu, który zajmuje się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.
i zaczęli w latach 80. działać w tym zakresie tych technologii. Dysponują ogromną wiedzą fachową dotyczącą dostępności do tych technologii. W zakresie, ponieważ normalizacja stanowi jedno z działań, które przewiduje dla, jako zadanie dla naszego centrum, w naszym konsorcjum mamy UNE. Jest to organizacja, która działa w Hiszpanii i wypracowała różne normy dotyczące dostępności do technologii ICT. Także w tym zakresie są oni ekspertami. Mamy inne organizacje, na przykład IDF, które też działa na rzecz dostępności osób niepełnosprawnych. I również są w tej organizacji wszyscy przedstawiciele odpowiednich grup niepełnosprawnych. I oni działają na rzecz poprawy dostępności po to, żeby między innymi wdrożyć akt o dostępności. Jak mówiłem wcześniej, jesteśmy obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mamy ekspertów we wszystkich krajach członkowskich. Na większych krajach unijnych mamy 3 ekspertów w Niemczech, 3 we Włoszech, Francji. I mamy 1 eksperta w Grecji, w Polsce 2, Maria Tokarska i Krzysztof. I pan Krzysztof Dobosz są ekspertami w Polsce. Maria Tokarska jest ekspertem od turystyki i dostępności, ponieważ działa w tej dziedzinie od ponad 10 lat. I jest ekspertem, natomiast pan Krzysztof Dobosz jest ekspertem, jest nauczycielem i ekspertem do technologii ICT i dostępności na Uniwersytecie Śląskim. I ci krajowi eksperci stanowią naszych przedstawicieli i jesteśmy odpowiedzialni za rozwój różnych rodzajów działalności w Polsce i będą one związane i oni współpracują ze wszystkimi ekspertami w całej Europie, żeby upowszechniać całą wiedzę i wszystkie dobre praktyki, które będziemy po prostu wdrażać. I co będzie robił nasze centrum? Będziemy działać na rzecz wsparcia wdrażania ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego dostępności. Była mowa wcześniej o akcie o dostępności. Jest to ustawodawstwo, które musi być wdrożone. Jeśli ta dyrektywa dostępności dotycząca zamówień publicznych, również ustawodawstwa dotyczące transportu i również będziemy budować potencjał, zdolności do wdrażania dostępności w krajach unijnych, gdzie występują luki w tym zakresie. Jako eksperci będziemy pomagać w tym zakresie, będziemy łączyć interesariuszy, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie przepisów dotyczących dostępności w krajach członkowskich, na przykład w zakresie technologii ICT. Będziemy współpracować także z NGO-sami, z uniwersytetami, wszystkimi interesariuszy, którzy będą zaangażowani w wdrażanie tych zasad. Tworzymy wspólne miejsce, jedno miejsce w Europie, które będzie zapewniało wszelkiego rodzaju pomoc w zakresie szerzenia zasad dostępności w Europie. Będziemy szkolić doskonałych profesjonalistów w zakresie dostępności i to jest jeden z najważniejszych celów naszej instytucji, ponieważ występuje luka wiedzy dotyczącej dostępności. To jest ogólny problem we wszystkich krajach, że na uniwersytetach nie mamy tego rodzaju wiedzy, edukacji czy szkoleń dotyczących dostępności.
i czy też jeśli chodzi o studia architektów, inżynierów, to ci ludzie nie wiedzą nic na temat dostępności. Także musimy rozwiązać ten problem, musimy usunąć tę lukę w szkoleniu. Będziemy realizować jedno badanie rocznie na wybrany temat dostępności w Europie. I będziemy działać w zakresie w sposób multimodalny, żeby pomóc Państwu z niepełnosprawnościami. Mamy ponad 500 nowych członków rocznie. Zachęcam Państwa do przyłączenia się do naszej wspólnoty praktyk. Będziemy wprowadzać do naszej biblioteki ponad 60 pozycji rocznie, czy książki, publikacje i inne materiały dotyczące dostępności. Również będziemy identyfikować co roku około 150 dobrych praktyk i w poszczególnych krajach będziemy to realizować. I najtrudniejsze do realizacji zadanie w różnych krajach to będzie obejmowało 88 zdarzeń. Jak już mówiłem wcześniej, dysponujemy 34 ekspertami z 27 państw członkowskich. I co będzie oferować Centrum Wiedzy na temat dostępności? Jak mówiłem wcześniej, będziemy mieli bibliotekę online dotyczącą dostępności i współpracujemy stosując różnego rodzaju wskaźniki, które będą monitorować wdrażanie dostępności w różnych krajach. Będziemy mieć różnego rodzaju dane. Będziemy zgromadzić te dane na poziomie, będziemy organizować różnego rodzaju wydarzenia na poziomie europejskim, które mają podnosić dostępność. I również będziemy organizować warsztaty, jedno w Barcelonie na początku czerwca i będzie globalny szczyt Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego. Będzie miał miejsce w Paryżu gdzieś 19 sierpnia. I w ramach przy pomocy technologii te spotkania będą organizowane w Europie. Kto może uczestniczyć w takich wydarzeniach? Wszyscy interesariusze, które mogą promować dostępność, prywatne i publiczne firmy, również stowarzyszenia biznesowe, również osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele administracji publicznej, również przedstawiciele władz, również ci, którzy świadczą usługi, jak również ci, którzy budują profesjonalnie budujące środowisko, uniwersytety. I my musimy podjąć pracę, żeby budować bardziej inkluzywną Europę i naszym życzeniem jest, żeby stworzyć taką inkluzywną społeczność i proszę wysyłać też maile Państwa. Tutaj mamy podany adres mailowy, żebyście dołączyli się do naszej społeczności. W nadchodzących tygodniach będziemy mieć LinkedIn, plik LinkedIn, żeby też przekazywać informacje nie tylko przez newslettery, nie tylko przez sieć. I tutaj, jakie mamy tutaj stronę internetową, Accessible EU Center. Dziękuję bardzo za zaproszenie nas, żeby zaprezentować te bardzo ciekawe inicjatywy ze strony Komisji Europejskiej, bardzo praktyczne. Ja teraz mówię jako osoba z niepełnosprawnościami, ponieważ ta inicjatywa jest konieczna.
żeby mieszkać w Europie, żeby był pewien taki parasol ochronny i pod tym parasolem, żeby można było promować dostępność w różnych krajach i żeby budować bardziej dostępną Europę. Dziękuję bardzo Państwu. Gracias, thank you so much. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie. Czekamy z niecierpliwością, aby te dobre praktyki włączyć do projektów zaplanowanych przez Accessibility EU Knowledge Center. Szanowni Państwo, jeszcze chwila do przerwy kawowej, ale zanim ona nastąpi, chciałabym powiedzieć jeszcze jednej ważnej osobie, która jest dzisiaj wśród nas, z nami. Jest nią pani Magda Aranży, notatki graficzne z konferencji, które dla nas przygotowuje. Będą one też dostępne po konferencji. Osoby, które łączą się z nami za pośrednictwem internetu, mogą też już na bieżąco je oglądać. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się więcej na temat Europejskiego Aktu Dostępności, a teraz to dobra okazja, aby przybliżyć kwestię dostępności w biznesie. Dlatego też teraz chcę Państwa zaprosić do poznania pewnej historii stworzenia dostępnego produktu współfinansowanego z funduszy unijnych. Ja sama miałam okazję już ten produkt poznać przed konferencją. Kiedy zobaczyłam go, zrobiłam wow. Jest on dostępny w kuluarach. Nazywa się Muzikon, a jego współtwórca Kamil Laszuk za chwilę wystąpi i nam więcej o tym urządzeniu opowie. Państwo, którzy są dzisiaj tutaj z nami na sali, mają możliwość i ja bardzo zachęcam do tego, żeby podejść i zobaczyć, jak on wygląda. Współtwórczyni pani Ida Laszuk Państwu więcej na ten temat opowie. A ja zapraszam pana Kamila tutaj na scenę. Pan Kamil jest ubrany w szarą marynarkę, białą koszulę, długie, granatowe spodnie. Oddaję głos, dziękuję. Halo, halo, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, nazywam się Kamil Laszuk. Chciałem opowiedzieć kilka słów o Muzikonie. Muzikon, tak jak już tutaj było wspomniane, to produkt dostępny, bardzo dostępny, uniwersalny. Jak też za chwilę mam nadzieję, to zostanie pokazane i wybrzmi. Zaraz nauczę się tutaj pilotów. Dobrze. Tutaj mamy takie hasło, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Muszę przyznać, że to jest hasło, które było już w szablonie, które dostaliśmy, ale to nie jest tak, że nie jesteśmy na tyle innowacyjni, żeby nie wymyślić swojego hasła, natomiast to jest tak idealnie pasujące hasło do tego, jak Muzikon się zaczął, jak ta cała historia co było tym momentem popychającym, żeby faktycznie Muzikon powstał, bo tutaj widać kawałek kontrabasu, ja sobie na nim grałem, bo jestem muzykiem i byłem wówczas, gdy ta idea powstała, studentem na Akademii Sztuk Pięknych na wzornictwie przemysłowym, ale też studiowałem kontrabas i chciałem stworzyć coś z muzyką, co będzie niosło tą siłę muzyki i będzie można tą muzykę wykorzystać, bo miałem wrażenie, że nie jest wystarczająco ta siła muzyki wykorzystywana na co dzień. I tak wziąłem kontrabas, żeby pojechać po przedszkolach, żeby zobaczyć, zderzyć się z tymi najmłodszymi i zobaczyć, co faktycznie możemy tam z muzyką zdziałać. I już przy pierwszym spotkaniu miałem historię dla mnie do dzisiaj generującą ciarki w krzyżu, kiedy to zacząłem grać i mała dziewczynka podeszła do Muzikonu, przytuliła się do niego jak grałem i zaczęła słuchać muzyki całym ciałem. Okazało się, że ta dziewczynka jest głucha i to był taki pierwszy moment, kiedy była jakaś interakcja w ogóle z tą dziewczynką w tym, nawet to nie było przedszkolne, tylko punkt przedszkolny. I no to był bardzo mocny moment, który powiedział mi, że tak, muzyka ma tą siłę i muszę ją wykorzystać. Więc pobiegłem szybko do akademii, zacząłem projektować Muzikon i tak po roku powstała koncepcja, która myślałem, że też już zostanie koncepcją. No tak jak to na studiach się tworzy, rzeczy wybujałe w kosmos, ale mało wspólnych może z rzeczywistością. I tak też ludzie postrzegali koncepcję na ten produkt.
póki nie zacząłem wygrywać wszystkich konkursów na świecie tą koncepcją i ludzie zaczęli sami pisać, żeby go chcieli. Więc tutaj wspólnie z Idą, która też jest na sali, będziecie mogli z nią porozmawiać, stwierdziliśmy, że trzeba to wdrożyć, że trzeba z tym iść dalej. I ciężko było znaleźć finanse na początek, na prototyp, który był wymagający finansowo, więc rodzice sprzedali dom, zrobiliśmy prototyp, poszliśmy dalej. I powstał pierwszy musical, z którym przejechaliśmy pół Polski, kilka tysięcy dzieciaków na nim zagrało. Tutaj mamy już zdjęcia z fazy tworzenia tego prototypu. I też jak już mieliśmy ten nasz pierwszy pilotaż, pierwsze doświadczenia, udało nam się dostać projekt z NCBR, który pomógł nam wdrożyć ideę w taką seryjność już. Opracowaliśmy produkt seryjny, to był rok 2018, kiedy jak zakończyliśmy projekt, mogliśmy uruchomić produkcję i pierwsze musicony trafiły faktycznie do użytkowników. No to był super dla nas moment i bardzo uczący też. Wtedy pierwsze te głosy, że to nie jest tylko edukacyjne urządzenie, ale to może być urządzenie terapeutyczne. To nam bardzo otworzyło oczy i zaczęliśmy w tą stronę iść i zaczęliśmy działać. Udało nam się uruchomić drugi projekt, który trwa jeszcze do dzisiaj. Już jesteśmy na końcówce. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, w którym bierze prawie 500 dzieci udział. Ponad 60 naukowców, terapeutów, psychologów. I teraz już pod koniec mamy pełny zestaw, pełny produkt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Tutaj zajmujemy się głównie dziećmi ze spektrum autyzmu, logopedia, dysleksja, takie trzy grupy i widzimy, jak jesteśmy w stanie przesuwać bariery tych dzieci, jak to jest wspaniałe, że faktycznie pomagamy tym dzieciom i no jest to niesamowita historia. Równocześnie też pojawiły się głosy kilka lat temu, że to nie jest tylko dla dzieci, że to może też być dla osób starszych i rozpisaliśmy też projekt i tutaj ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości też prowadzimy projekt i też już jesteśmy ku końcowi, teraz trwa eksperyment końcowy i stworzyliśmy zestaw na bazie musiconu, który pomaga utrzymywać funkcje poznawcze u seniorów, a co się okazuje, nawet je rozwijamy. Pracujemy z ludźmi po udarach. No tutaj się dzieją rzeczy, które też nie spodziewaliśmy się takiej historii, gdzie no domy starości to są takie, no to są całe światy dla tych ludzi i tam są takie historie, no chociażby kiedy dwóch panów przez kilka lat mieszka w jednym pokoju, ale już ze sobą nie rozmawiają, są, można powiedzieć, wręcz wrogami, a kiedy zaczynają się te zajęcia z musiconem, kiedy wchodzi ta zabawa, muzyka do tego domu, jest jakaś nowa energia, oni najpierw zaczęli gdzieś ze sobą rozmawiać, później zaczęli trochę współpracować, a finalnie założyli zespół i teraz są super przyjaciółmi i odżyła w nich energia do życia, do tego, żeby być aktywnymi. I takich historii mamy napęczki z pracy z musiconem i to jest coś, co nas właśnie najbardziej napędza. I właśnie to jest coś, co nas napędza, a to jest taka największa siła, uważamy, dobrze zaprojektowanych produktów, które jeśli są dostępne, jeśli są uniwersalne, to one są faktycznie dla wszystkich i nawet nie wiemy jeszcze dla kogo. Taki podjazd dla niepełnosprawnych przecież równie dobrze pomaga matkom z dziećmi funkcjonować i tak powinno być ze wszystkimi produktami, że one faktycznie mogą jeszcze więcej zrobić, nawet nie wiemy jeszcze co. Bo to, co my robimy, no nie pracujemy z dziećmi po to, żeby one dzisiaj dostawały piątki. Pracujemy po to, żeby rozwijać w nich kompetencje przyszłości, żeby one mogły normalnie funkcjonować, a za 20-30 lat znalazły taką pracę, o której jeszcze nie wiemy, że taki zawód w ogóle będzie istniał. I tutaj, jeśli chodzi o musicon, musicony grają obecnie w około 200 placówkach, głównie w Polsce, ale też na świecie. I
Super, bo są programy, które pomagają nam wdrażać te muzikony do placówek, tak jak Aktywna Tablica czy Maluch Plus teraz na ten rok, super program, który pomaga w żłobkach też robić te miejsca, wyposażać. Mamy wrażenie, że jeszcze trochę jest tutaj luka, jeśli chodzi o tych seniorów, bo nie słyszeliśmy o żadnych takich programach. Pewnie są, ale jakby te domy pomocy społecznej, z którymi współpracujemy, nie mają nawet pomysłu, jak mogłyby zdobyć Musicon albo innego tego typu rozwiązania. W każdym razie no, ta energia, ta idea jest kręgosłupem, można powiedzieć, naszego biznesu. Gdyby ktoś patrzył na Musicon właśnie tak jak inwestorzy kiedyś na początku, jak próbowaliśmy zdobyć finanse na pierwszy prototyp, to nigdy taki produkt jak Musicon by nie powstał, bo on się nie wpisywał w żadne tabelki inwestorskie, żadne liczby z tego dobre nie wychodziły, a jednak da się to zrobić, tylko trzeba w to uwierzyć i trzeba znaleźć tą ideę. I ta idea jest dzisiaj totalnym motorem dla całego naszego zespołu, ale to już zaczyna się przeradzać faktycznie w biznes, który może zmieniać świat. I tutaj jest filmik. Mam nadzieję, że moglibyśmy go odtworzyć. Jak Państwo widzieli, to był filmik nie z naszego kraju, tylko akurat tutaj ze Szwecji, gdzie prowadzimy program pilotażowy i tam również przygotowujemy rynek pod wejście Musiconu, bo dobrze zaprojektowany produkt, on jest na tyle uniwersalny, że nawet język go nie ogranicza. I tak samo jest z Musiconem. Gdzie Musicon nie wyślemy w różne miejsca na świecie, czy jak byliśmy częścią pawilonów Expo w Dubaju, każdy, kto podchodzi do Musiconu, od razu go rozumie, od razu chce w niego ideę wejść, chce się nim pobawić, więc również Państwa zapraszam, żeby później w przerwie podejść. Musicon jest tutaj na zewnątrz, można się nim pobawić i na pewno już w głowach u Was są różne pomysły, gdzie Musicon mógłby się znaleźć albo jakie miejsce powinno mieć Musicon, więc myślcie o tym dalej, powiedzcie nam o tym, powiedzcie nam i tym placówkom, które powinny mieć Musicon i róbmy tak, żeby faktycznie te dobre produkty znajdowały się w tych dobrych miejscach. I bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia za chwilę, mam nadzieję. Dziękujemy bardzo panu Kamilowi. Mamy nadzieję, że niebawem Musicon znajdzie się w każdym przedszkolu w Polsce, bo kiedy dzieci uczą się od małych lat, że jesteśmy różnorodni, tym później w dorosłym świecie bardziej rozumieją to, żeby świat był dla nich bardziej dostępny. Raz jeszcze dziękuję. Dodam tylko, że w przerwie rozmawiałam z panem Kamilem. Pochwalił się, że Musicon jest już dostępny w 200 placówkach. Jeżeli państwo nie mieli okazji jeszcze go zobaczyć, to bardzo zachęcamy. Jest on dostępny w kuluarach. A jeszcze przed przerwą kawową czeka na nas jeszcze jedno bardzo ważne wystąpienie. Na scenę zapraszam panią Violettę Wilimską, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Pani dyrektor jest krótkowłosą blondynką, ubrana w ciemny garnitur. Pani dyrektor opowie, jak krok po kroku można wprowadzać innowacje społeczne. Kraków postawił na dostępność i ma tego efekty. Pani Violetta Wilimska wygłosi przemówienie pod tytułem Innowacje społeczne, małe kroki do dostępności. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W szczególności ogromne podziękowania dla organizatorów za zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie i dla nas jest to też ogromne wyróżnienie, że możemy stanowić taką cegiełkę do większej całości, którą jest nasza duża dostępność. Szanowni Państwo, tak jak zostało powiedziane, nazywam się Violetta Wilimska, mam zaszczyt koordynować pracą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa małopolskiego, czyli tak, jestem urzędniczką administracji samorządowej,
I szanowni państwo, od 7 lat z ogromną satysfakcją z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój możemy wdrażać właśnie innowacje społeczne. Innowacje społeczne, o której, o jednej z nich powiedział przed chwilką Kamil, ale proszę mi wierzyć i postaram się to w tym krótkim wystąpieniu państwu udowodnić, że za każdym innowacyjnym pomysłem stoi bardzo ważna historia. Szanowni państwo, dzisiaj zgodnie z programem mamy rozmawiamy już o wykorzystaniu szans dostępności w biznesie. Zatem na kilka chwil przeniosę państwa w czasie do 12 kwietnia 1961 roku, kiedy to po raz pierwszy człowiek okrążył Ziemię w przestrzeni kosmicznej, a lot, który pewnie pamiętacie, trwał tylko 108 minut, na zawsze zmienił świat i możliwości człowieka. Zdobyliśmy, szanowni państwo, 62 lata temu kosmos. To oczywiście niezwykle ważne wydarzenie dla ludzkości, ale też niezwykle ważne dla rozwoju biznesu. No dobrze. A kto z państwa pamięta, kiedy po raz pierwszy została wynaleziona walizka na kółkach? Okej. To uwaga, 1970 rok. Amerykański przedsiębiorca Bernard Sadow wracał z ciężkim bagażem, bagażem z rodzinnych wakacji na Arubie, spocony, zmęczony, dźwigając ten właśnie ciężki bagaż, wpadł na pomysł, aby skonstruować coś, co umożliwiłoby i ułatwiło kolejne podróże. I szanowni państwo, o dziwo, wcale tak łatwo nie było. Sadow spędził wiele tygodni, wiele miesięcy prezentując swój prototyp, przecież innowacyjny, genialny, upraszczający życie pomysł różnym sieciom sklepów. I uwaga, dopiero w 1987 roku amerykański pilot Robert Platt opracował pomysł na walizkę z dwoma kółkami i ze stelażem z wysuwaną rączką. Dzięki niemu, to już oczywiste, nasze wakacje, nasze wyjazdy są prostsze i zdecydowanie łatwiejsze. Ciekawe, prawda? Z jednej strony, szanowni państwo, w super zaawansowanej technologii człowiek zdobywa kosmos, a przez wiele kolejnych lat wydawałoby się tak prosta rzecz i łatwa i codziennego użytku, bez której trudno sobie wyobrazić takie codzienne funkcjonowanie, nie istnieje. Tak, ta innowacja ma dopiero 36 lat. I tak właśnie, szanowni państwo, jest z naszymi innowacjami społecznymi. To oczywiste, że nie powstają one zza biurka, tylko tworzą je osoby będące w konkretnej sytuacji i w sposób oczywisty bardzo często, choć wciąż zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak późno projektują rozwiązania, które ułatwiają życie. Rzecz w tym jednak, szanowni państwo, że zarówno Sadow, jak i Platt, choć wydaje mi się czasami, że to my, użytkownicy, potrzebowaliśmy dobrego, mądrego i empatycznego biznesu, który pozwolił upowszechnić taką innowację. No i właśnie, szanowni państwo, mam dzisiaj dla was dobrą wiadomość. W tym krótkim moim wystąpieniu postaram się państwu przedstawić 3 pomysły, gotowe rozwiązania na świetny biznes. Dlaczego, zapytacie? No bo przecież o dostępność w naszym życiu chodzi. No dobrze, zapraszam was do małego eksperymentu. Wyobraźcie sobie, że jesteście w podróży, w delegacji służbowej lub w porządku, na wakacjach, na objazdowej wycieczce. Wieczorem podjeżdżacie do hotelu, meldujecie się w recepcji, zabieracie klucz do swojego pokoju, gdzie czeka was chwila oddechu i odpoczynku przed poranną kontynuacją wakacji bądź kolejnym spotkaniem biznesowym. Znana sytuacja, prawda? Aha. Jesteście osobą głuchą. Zasypiacie. Tymczasem w hotelu wybucha pożar. Alarm przeciwpożarowy, krzyki i nawoływania na korytarzu umożliwiają osobom słyszącym opuszczenie pokoju. Wy śpicie. Oczywiście, być może recepcjonista, który przecież pewnie po raz pierwszy realizuje procedury ratujące ludzkie bezpieczeństwo i życie, przypomni sobie, że w pokoju numer 201 jest osoba głucha, ale jeśli to się nie zdarzy, trwa ewakuacja, ogień się rozprzestrzenia, a wy śpicie.
Czy ta sytuacja mogłaby wyglądać inaczej? Co zrobić, abyśmy mogli być bezpieczni? Zobaczcie. Innowacje społeczne dla dostępności. Nazwa innowacji – Strażnik. Autor innowacji – Marcin Kotliński. Osoby głuche i niedosłyszące mogą odczuwać większy niż osoby słyszące lęk przed niespodziewanymi sytuacjami zagrażającymi ich życiu i zdrowiu. Wynika to z problemów z odbiorem i identyfikacją sygnałów ostrzegawczych. Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwia powiadomienie o zagrożeniu osób głuchych i niedosłyszących. Strażnik to aplikacja mobilna współpracująca z telefonami i opaskami, która zawiadomi użytkownika o sygnale dźwiękowym wskazującym na zagrożenie, dobiegającym na przykład z czujek tlenku węgla czy alarmów przeciwpożarowych. Dostępne w aplikacji metody ostrzegania o niebezpieczeństwie to wibracje w telefonie, latarka w telefonie, połączenia alarmowe, wibracje w opasce inteligentnej, zegarku inteligentnym, rejestrowanie wykrytych zdarzeń w historii. Aplikacja jest skuteczna w działaniu, potrafi wykryć alarm i powiadomić o nim użytkownika w dostępny dla niego sposób i dać mu czas na reakcję. Osoba głucha może czuć się bezpieczna, niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Strażnik zadziała w domu, w pracy czy w podróży. Aplikacja jest potrzebna na rynku, ponieważ nie ma podobnego rozwiązania z tak rozbudowanym systemem ostrzegania. Wielu testerów już teraz korzysta z systemu na co dzień. Wielu deklaruje pobranie aplikacji zaraz po wdrożeniu jej na rynek. Jest też zainteresowanie i chęć pomocy w promowaniu rozwiązania przez jednostki straży pożarnej. Also, it is, there's an interest on the part of Fire Brigade and its author is Marcin Kotliński. Składającą się ze studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, informatycznych oraz pedagogicznych, zaprojektował prototyp aplikacji zapewniającej bezpieczeństwo osobom głuchym. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z rozwiązania w swojej działalności, skontaktujcie się z Działem Innowacji Społecznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Telefon 12 422 06 36 www.robs.kraków.pl. Szanowni Państwo, to prawdziwe zdarzenie, które mogło naprawdę skończyć się tragicznie. Nie byłoby oczywiście takiej historii, gdyby był i funkcjonował w przestrzeni publicznej strażnik, który w sposób bardzo oczywisty, intuicyjny, natychmiastowy jest w stanie wychwycić sygnały alarmowe, dźwiękowe i zgodnie z zaprogramowanym algorytmem przekształcić je na określone wibracje. Szanowni Państwo, w grupie testerów pojawiły nam się też osoby starsze, które bardzo były zainteresowane ową aplikacją, a te informacje zwrotne, które od nich dostawaliśmy, były wskazywały wprost, że czują się bezpieczniej, bardziej komfortowo i mają takie wewnętrzne poczucie przynależności do określonej grupy. Więc jak myślicie, szanowni Państwo, czy to nie jest czasami must have u nas dzisiaj na wyposażeniu każdego hotelu? Bo przecież o tą dostępność naszą szeroką chodzi. No dobrze, to przejdźmy do kolejnej historii. Wyobraźmy sobie, szanowni Państwo, zabieram Was tym razem na piknik. Zorganizowaną dużą imprezę plenerową z okazji jubileuszu organizacji zajmującej się na przykład promocją sportu. Program obejmuje liczne warsztaty, turnieje, na przykład towarzyski mecz koszykówki czy umiejętności młodych pięściarzy. Nic nadzwyczajnego? Okej. A jeśli dodam, że całe przedsięwzięcie przygotowały osoby z niepełnosprawnością, zorganizowane jest to przedsięwzięcie, w którym biorą udział też osoby z niepełnosprawnością, osoby niewidzące i osoby poruszające się na wózkach. Uwaga, raz jeszcze. Impreza odbywa się w szerokiej przestrzeni plenerowej, w jakiejś części również w budynku miejskim, który na wstępie nie jest i nie był dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zatem, jak to możliwe, że wszyscy potrafią dojść do wyznaczonego sobie celu, mogą skorzystać z każdej oferty, która jest na tym pikniku? No to proszę, sprawdzam. Innowacje społeczne dla dostępności. Nazwa innowacji – wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Autor innowacji –
Tomasz Koźmiński. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową chcą korzystać z pełnej oferty kulturalnej bez potrzeby ograniczania się do wydarzeń im dedykowanych. Obecnie większość organizowanych imprez masowych nie jest dla nich w pełni dostępna, co często powoduje zagubienie i dezorientację. Osoby niewidome nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie, na którym odbywa się koncert czy inne wydarzenie. Nie trafią do wyjścia lub punktu informacji. Istnieją rozwiązania, które mogą to zmienić. Organizatorzy imprez mogą rozłożyć specjalne maty modułowe, tworzące bezpieczne drogi dla osób ze szczególnymi potrzebami. Maty wyposażone są w najazdy, linie prowadzące oraz pola uwagi. Umożliwiają ułożenie ścieżek w dowolnej przestrzeni i dowolnej długości. Dzięki tej innowacji zarówno duże, jak i mniejsze imprezy masowe będą miały szansę stać się bardziej dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Rozwiązanie uzupełnione jest o podręcznik o charakterze instruktażowo-informacyjnym. Dzięki niemu organizatorzy we własnym zakresie będą mogli zadbać o zwiększenie dostępności swojego wydarzenia. Prototyp modułowych mat naprowadzających przeszedł już praktyczne testy terenowe. Zbadano właściwą konstrukcję elementów i ergonomię poruszania się. Wyniki wskazują na dużą skuteczność tego rozwiązania. Autorem innowacji Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest Tomasz Koźmiński, wieloletni działacz środowiska osób z niepełnosprawnościami, prezes Fundacji For Heroes, działającej na rzecz promocji sportu i kultury wśród osób niepełnosprawnych oraz prezes zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski. No właśnie, szanowni państwo, i wszystko jasne. Mamy tę innowację przetestowaną i absolutnie nie zawahamy się państwu jej udostępnić. Natomiast, żeby dopełnić jeszcze obrazu, jak ta innowacja jest skuteczna i jak bardzo potrzebna, pozwólcie, że przedstawię wam trzy cytaty naszych innowatorów i testerów. Osoba testująca. Gdy jest głośno na koncercie, czujemy się jeszcze bardziej zagubieni, a jednocześnie nie chcę brać asystenta za każdym razem, gdy idę do toalety lub po piwo do baru. Chcę być samodzielny. A innowator? Po matach może przejechać dwutonowy wózek widłowy i maszyna do sprzątania. Metr tych mat, uwaga, jest tańszy niż metr linii wiodących, no i są wielorazowego użytku. Szanowni państwo, a gdyby takie maty wielomodułowe były na wyposażeniu każdej firmy eventowej, bądź dużych obiektów sportowych, albo po prostu tak dostępne w wypożyczalni, czy to byłby świat idealny? No nie, po prostu dostępny. No i szanowni państwo, jeszcze jeden pomysł, jeszcze jedna innowacja. Być może na wstępie wyda się państwu nieco niszowa, bo dotyczy szermierki. Dostępna szermierka to jest jej nazwa. Odpowiada na problem utrudnionego lub ograniczonego dostępu do możliwości trenowania szermierki dla osób z niepełnosprawnościami, która to uwaga, ta owa szermierka, nie wiem czy państwo wiecie, jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin uprawianych przez osoby poruszające się na wózkach. A jeśli dodam, że naszym pomysłodawcą, innowatorem tego pomysłu, tego usprawnienia jest pan Marcin Królikowski, paraolimpijczyk z Nagano z 1998 roku, bardzo doświadczony działacz i animator sportu osób z niepełnosprawnościami i że uwaga, na igrzyskach paraolimpijskich szermierka na wózkach dostępna jest i aktywna od 1960 roku. Tak to było wtedy w Rzymie. Robi się bardziej światowo? Myślę, że tak. I kontekst, niestety, w naszym kraju rozwój technologiczny w szermierce zatrzymał się w latach 90. ubiegłego wieku. Wiele organizacji, szanowni państwo, boryka się oczywiście z zbyt wysokim kosztem wypożyczenia sprzętu, a sam sprzęt jest bardzo trudny w obsłudze, ciężki i też wymaga asysty osób trzecich, które umożliwiają trening. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa przede wszystkim samoobsługę platformy. Samodzielnie
osoba, która trenuje, może przesiąść się z wózka aktywnego na wózek treningowy, ale też to, co bardzo ważne, są zainstalowane nowe mocowania, nowe systemy blokowania wózka. I to, na co też nasi testerzy zwracali uwagę, dzięki tej innowacji, dzięki tej technologii, która jest już prototypem, sprzęty są bardziej uniwersalne, ponieważ mogą korzystać z nich osoby w różnych parach, o różnym wzroście, czy prawo, czy leworęczni. No i w końcu mamy spełnioną zasadę, która towarzyszy nam przy inkubowaniu innowacji, czyli dostajemy więcej za mniej. Szanowni Państwo, te trzy pomysły oczywiście dostępne są od zaraz. Na tym slajdzie jeszcze pokazać chcę przez chwilę parę nasze doświadczenie, nasze jednostki. 7 lat inkubowania innowacji, współpracy z różnymi środowiskami, asysty, opieki. 13 milionów złotych z Europejskiego Funduszu przeznaczyliśmy na dofinansowanie wyjątkowych pomysłów i w portfolio mamy już 145 innowacji. Pokazałam 3, a obiecuję Państwu, że z każdą kolejną jest tylko ciekawiej. Na koniec zabiorę Państwa jeszcze po raz ostatni w kosmos. Tym razem to 21 lipca 1969 rok. Tak, to ten moment lądowania na Księżycu, kiedy po wielu testach, próbach bardziej czy mniej udanych dotarła misja Apollo 11. Pewnie pamiętacie Państwo słynne słowa. Neil Armstrong wypowiedział wtedy zdanie: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. I tak sobie myślę, Szanowni Państwo, że biorąc pod uwagę, wszyscy mamy prawo do samodzielnego i dostępnego i niezależnego życia i jestem głęboko przekonana, że właśnie nasze małe innowacje społeczne przekładają się na to, że nasz świat jest lepszy. Do czego w tym krótkim wystąpieniu chciałam Państwa przekonać? O innowacjach, o naszej drodze, jak do nich dochodziliśmy i opis, jakie one są i dlaczego tak funkcjonalne. Polecam Państwu naszą publikację. Mam parę dzisiaj książek dla tych, którzy lubią papier, ale oczywiście na stronach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej znajdziecie Państwo do pobrania tą publikację, jak i opis wszystkich innowacji, które mam nadzieję Państwa zainteresują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za zaprezentowanie tych innowacji. No cóż, proszę Państwa, przerwa kawowa, która potrwa do 11.30. O 11.30 zapraszamy Państwa na drugą część konferencji. Chcę dodać tylko jeszcze, że w sali numer B mamy symulatory, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Zachęcamy Państwa, żebyście Państwo z nich skorzystali i weszli w buty osób, które mogą mieć różne wady wzroku albo być seniorami, bo też jest dostępny symulator starości. Żeby zrozumieć, dlaczego ta dostępność jest ważna i dlaczego już od 5 lat o niej mówimy. Serdecznie zapraszam na przerwę kawową. Widzimy się z Państwem o 11.30. Szanowni Państwo, kontynuujemy naszą dzisiejszą konferencję. Po przerwie czas na dyskusję panelową. Zapraszam na scenę najlepszych ekspertów, ekspertki i praktyków, praktyczki w dostępności w biznesie. Bardzo cieszymy się, że możemy dziś być z nami i z różnych perspektyw oraz swojego doświadczenia mogą nam opowiedzieć, czym jest dostępność w biznesie, a może też czym biznes jest i może być dla dostępności. Zapraszam na scenę panią Weronikę Bajbak, dyrektor do spraw relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska. Pani Weronika jest dzisiaj ubrana w w czarną marynarkę, czarny kostium, jest brunetką w okularach. Poproszę też o zajęcie miejsca pana Łukasza Wysockiego, współzałożyciela marki odzieżowej Fanwear. Pan Łukasz podobnie, czarna marynarka, czarna koszulka, krótkie włosy. Zapraszam też do nas panią Martę Mikliszańską, szefową działu Public Affairs i ESG w Allegro, która jest ubrana w białą granatową koszulę i ciemne spodnie, krótkie włosy, brąz i okulary.
oraz też zapraszam na scenę założyciela Fundacji Windzialni i inicjatora Business Accessibility Forum, pana Artura Marcinkowskiego, który ma na sobie szarą marynarkę, niebieską koszulę, krótkie włosy i okulary. Natomiast przez internet połączy się z nami pan Stefan Lebois, dyrektor do spraw Partners w The Valuable 500. Proszę państwa, połączenie nastąpi z Waszyngtonu. Witam państwa serdecznie na drugiej części konferencji. Na początek połączymy się z panem Stefanem. Nie wiem, czy państwo wiecie, w Waszyngtonie jest czasem pora. Hello, can you hear us? Yes, czy pana słyszy? Słyszę, dziękuję. Dzień dobry. Dobrze. Panie Stefanie, czym jest The Valuable 500? Jakie stawia sobie cele i jak wygląda droga ku ich realizacji? Dlaczego tak ważne jest włączenie niepełnosprawności w główny nurt działania biznesu i co dostępność może dać biznesowi, a co biznes dostępności? Bardzo proszę o wypowiedź. Czas 8 minut. Witam wszystkich. Cieszę się, że mogę tu z państwem być. Nazywam się Stefan Lebois. Jestem dyrektorem partnerstwa w organizacji Valuable 500 i mam niebieską koszulę i ciemną marynarkę. Jest to trochę wczesno. Moje dziecko jeszcze śpi na przykład w Waszyngtonie. Teraz kilka słów na temat Valuable 500. Jesteśmy siecią z całego świata. Firmy największe należą do nas. Między innymi Microsoft. Cieszę się, że tutaj mamy przedstawicielkę Microsoftu. Z całego świata 500 firm zajmuje się zwiększeniem dostępności. Spróbujemy jako organizacja zwiększyć włączenie społeczne poprzez działania wspólne z naszymi firmami, żeby doprowadzić do zmian. Robimy to na dwa sposoby. Po pierwsze, wspieramy nasze firmy pojedynczo, dając im zasoby, umożliwiając im badania i również posługując się usługami ekspertów z całego świata. Następnie wspólnie jako społeczność tych 500 firm działamy w zakresie wspólnych działań naszej wspólnoty, żeby po prostu zwiększyć włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Po pierwsze, musimy tworzyć, zbadamy, jak firmy gromadzą dane, w jaki sposób rozliczają się z tych, po to, żeby stanowiło to podstawę decyzji kierownictwa. Również w jaki sposób niepełnosprawność czy dostępność dla osób niepełnosprawnych jest przedstawiana w mass mediach i czy są właściwie ulokowane te doniesienia, czy jest mowa o tych sukcesach. I również zajmujemy się kwestiami bardziej przyziemnymi. Mianowicie chodzi o to, że działamy z kierownictwem tych firm, żeby ich zaangażować w rozwiązywanie problemów, przed jakimi stoją osoby z niepełnosprawnościami, po to, żeby ci konsumenci niepełnosprawni byli w stanie spełnić swoje potrzeby. Wiem, że mam mało czasu, staram się mówić krótko. Przejdźmy teraz do pani Weroniki Bajbak, dyrektor spraw relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska. Pani Weronika jest też liderką dostępności w polskim oddziale firmy, ekspertką w dziedzinie gospodarki cyfrowej. Ma doświadczenie we współpracy z administracją publiczną w zakresie dostępności
zakresie cyfrowej transformacji tego sektora. Pani Weroniko, po co dostępność jest organizacji? I jak Microsoft przygotował się do wdrażania dostępności? Od czego i gdzie zacząć budowanie kultury dostępności w firmie? To jest bardzo dużo pytań i wszystkie są świetne. Przygotowując się do tego spotkania, za zaproszenie, na które bardzo Państwu dziękuję, musiałam spędzić trochę czasu, żeby się zastanowić tak naprawdę faktycznie, skąd to się wzięło, po co tej organizacji jest ta dostępność, ponieważ gdy ja do niej dołączyłam 3 lata temu, to ta dostępność była już oczywistą oczywistością. Jakby to nie było nic nowego, to nie było coś, co ja jako osoba, która zajęła się tym tematem w firmie, musiałam ewangelizować, do czego musiałam przekonywać zespół bądź też osoby. To już była ta podstawa w Microsoftie i mam świadomość, jak duży to jest przywilej dla nas jako firmy i nas pracujących w polskim oddziale, że mieliśmy szansę dowiedzieć się tego wszystkiego, nauczyć się tego wszystkiego, bądź też wejść na tą ścieżkę, którą już ktoś wcześniej rozpoczął. I nie musieliśmy odkrywać, przebijać głową muru i uczyć się tak naprawdę wszystkiego od nowa, jak ta dostępność i ten biznes idą ze sobą w parze, bo dla Microsoftu absolutnie idą ze sobą w parze. I o ile nasza droga dostępności rozpoczęła się w 1994 roku, czyli już dosyć dawno, i tych doświadczeń mamy naprawdę dużo, to prawda jest taka, że ta akceleracja, ten takie przyspieszenie i mocne zaangażowanie całej firmy w dostępność zaczęło się dopiero w 2018 roku, kiedy przyszła decyzja, ona została zainicjowana przez naszego prezesa globalnego Satya Nadella, że dostępność będzie traktowana jak każdy inny biznes, który robi Microsoft. Czyli nie patrzymy na to jako CSR, jako dodatek, jako element działalności dla naszych pracowników, którym chcemy pomóc. Słowo pomoc w temacie dostępności nie istnieje. Znaczy nie patrzymy na to jak jakiś kwiatek u kożucha, który możemy komuś coś pomóc. Ja w ogóle też, mój zespół, nas jest prawie 20 osób zajmujących się tym tematem w firmie, to nie są osoby dedykowane na pełnych etatach tylko do dostępności, żeby była jasność. My jesteśmy na innych funkcjach, a to jest nasza dodatkowa rola. I jest nas ponad 20 już w tym momencie osób. I jak ja tylko właśnie słyszę, jak mówią, no bo chcielibyśmy komuś tam pomóc. Nie, słuchajcie, to jakby słowo pomoc, nie o to w tym chodzi. Więc w momencie, kiedy my zaczęliśmy patrzeć na to jak na biznes, rozłożyliśmy to jak na czynniki pierwsze. Najpierw został stworzony model dojrzałości dostępności u nas w firmie i to dokładnie w 2018 roku to się nazywa Accessibility Evolution Model, ewolucja, bo to tak naprawdę ta dostępność była, ale trzeba było zgromadzić wiedzę, kto co gdzie robi, jak działa HR, jak działają firmy, zespoły biznesowe, jak wdrażamy w różnych naszych produktach tę dostępność, więc to tak naprawdę zaczęła się droga, która cały czas trwa. My jesteśmy daleko od finału, zresztą nie ma czegoś takiego jak finał w tym temacie. Po prostu to jest pewna droga rozwoju. Ten model jest bardzo techniczny, stricte biznesowy. On nam pozwala przeanalizować różne streamy w firmie, podsumować co kwartał, co półrocze, co rok, zobaczyć co nam się udało, co nam się nie udało i też wiedzieć, co powinniśmy mierzyć, jak powinniśmy mierzyć i jak nam to wychodzi. I to jest coś, do czego ja też bardzo, bardzo zachęcam, bo to jest pewna rewolucja mentalna, którą trzeba przejść. To nie jest tak, że my jesteśmy zimnokrwiści, paskudni amerykańscy kapitaliści, którzy stwierdzili, że jak coś się kalkuluje, to warto, a jak się nie kalkuluje, to już się tym nie zajmujemy. Może trochę tak jest, ale prawda jest taka, że Microsoft nie jest firmą charytatywną, natomiast chcę robić dobre rzeczy. I jedno z pani pytań dotyczy tego, jak w kulturę organizacyjną wpleść dostępność. No właśnie sprawić, żeby ona była czymś podstawowym, żeby była tym naszym daily business, a nie rzeczą dodatkową, nie jakąś aktywnością wolontariacką. Bo oczywiście mamy wolontariat i oczywiście mamy te wszystkie działania i one też są bardzo mocno w ten nasz model wplecione. Natomiast one nie są rzeczą dodatkową, tylko one są właśnie wszystkie mierzone, analizowane i wpisywane w cały ten model. I o ile jeszcze mi nie zabrakło czasu, to chętnie się podzielę tym,
To jest dosyć nowa rzecz, ponieważ wtedy w 2018 roku rozpoczęliśmy analizę i też percepcję z tematu dostępności jako czegoś biznesowego. Natomiast dużo się nauczyliśmy od tamtej pory i dużo tej wiedzy zgromadzimy. Patrzymy na to na dwa sposoby, a może nawet więcej. Z jednej strony, jak my jako firma jesteśmy dostępni dla naszych pracowników, ale też mając świadomość, że nasze rozwiązania są podstawą bardzo wielu firm, to znaczy instytucji, czyli może ktoś z Państwa korzysta z naszych produktów Teamsów, Worda, Office'a. Jestem pewna, że ktoś na sali tak. No więc my musimy też dbać o to i chcemy też dbać o to, żeby te produkty pozwalały innym stać się bardziej dostępnymi. I to się stało już wcześniej niż 2018 rok, kiedy u nas to projektowanie stało się jednak takie dostępne z założenia. Nie ma dodatków, nie ma rozszerzeń, nie trzeba sobie kupować dodatkowego programu, aby obsłużyć Teamsa, mając problem ze wzrokiem bądź ze słuchem. Wszystkie funkcje dostępnościowe są po prostu w podstawie. Czyli każdy produkt, który Państwo dzisiaj macie w swoim komputerze, jest gotowy do użycia w sposób dostępny. I telefony nie są naszą może najsilniejszą stroną, niestety. Mieliśmy doświadczenia z Lumią, ale nie będę tego wspominać. Tutaj będę absolutnie kłaniać się kolegom, koleżankom z Apple'a, którzy robią doskonale dostępność i też należą się im za to brawa, ale te programy, które są dostępne na komórkach, czyli właśnie Excel i tak dalej w telefonach, staramy się, żeby były dostępne, ale wiem, że to jeszcze jest daleka droga przed nami. Natomiast te desktopowe, komputerowe, tutaj jest dobrze, ale tak jak powiedziałam, to jest cały czas droga rozwoju. Natomiast te nasze doświadczenia, które my mamy dla klientów, ale też najpierw są zawsze przepraktykowane na nas, czyli zakładając, że nas jest kilkaset tysięcy prawie że pracowników na świecie, no to jest dosyć dobra próba, żeby sprawdzić, czy te rozwiązania faktycznie działają. Nasze nie prowadzimy statystyk jawnych, ile osób ma jakieś niepełnosprawności wśród naszych pracowników, więc nie możemy tego nijak ujawnić, bo ja też tego nie wiem, ale testujemy wszystkie nasze rozwiązania najpierw na naszych pracownikach przez dosyć długi czas, zbieramy feedback i dopiero wtedy wypuszczamy to na rynek. I te doświadczenia organizacyjne wewnętrzne, jak się właśnie zorganizować jako firma, jak zmienić kulturę organizacyjną, jak wdrożyć polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Mamy całą politykę zatrudniania osób z ADHD, z Aspergerem, z problemami ze wzrokiem. Jakby to wszystko jest już wypracowane. Mamy gotowe na to wzorce. HR chce zatrudnić osobę z Aspergerem, ponieważ potrzebuje dobrego data scientist, a mamy taką preferencję, że osoby z Aspergerem są lepszymi data scientists, no to po prostu ściąga sobie ze Stanów tą politykę, jak zatrudniamy taką osobę. I to, co teraz chcę powiedzieć, jest najważniejsze, że ta praktyka, to wszystko, czego się uczymy, postanowiliśmy już dobrych kilka lat temu, że będziemy się tym dzielić. Że te polityki HR-owe, te wszystkie nasze przejścia, doświadczenia, nie chcemy tego zatrzymać dla siebie, nie jest to nasza przewaga konkurencyjna. To jest nasza czasem droga przez mękę, to są czasem próby i błędy, którymi się chcemy dzielić i jesteśmy absolutnie otwarci, żeby naszym partnerom, klientom o tym opowiadać i to z nimi razem robić. Bardzo świeża rzecz, z wczoraj dostałam tak naprawdę, aby to nie było takie czcze gadanie, zbudowaliśmy pewien model, w ramach którego chcemy się tym dzielić i jak chcemy o tym opowiadać. I to jest taki toolbox, taka skrzynka na narzędzia, w której mamy 5 różnych obszarów, w których gromadzimy te wszystkie nasze doświadczenia i do których można po prostu sobie zaglądnąć i zobaczyć i wziąć to, co komu jest potrzebne. Ja sama przegryzałam się przez to wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i to są rzeczy, które wcześniej wiedziałam, ale jest też masa rzeczy, których nie wiedziałam. Także jestem bardzo czasem dumna z tego, że pracuję w tej firmie, bo fajne rzeczy robi, a jak jeszcze chce się tym dzielić i nie robi tego dla zysku, chociaż ten zysk jest istotny i myślę, że w kontekście chociażby Europejskiego Aktu o Dostępności
to powinna być ważna dyskusja, że firmy nie tylko będą miały z tego tytułu problem, ale przede wszystkim będzie to wielki benefit dla nich i za jakiś czas, po tym jak ta inwestycja zostanie zrobiona, ona się zwróci. I jakby gwarantujemy, że ta inwestycja się zwróci i są na to pewne modele, żeby to zbadać i zmierzyć. Wdrożenie tej narracji w całe EAA myślę, że jest dosyć istotne, bo ja się obawiam, że wiele firm ma dzisiaj obawę o te koszty. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Weroniko za tą wypowiedź. Proszę państwa, mam tu taki głos, że mamy więcej trochę czasu na wypowiedź, więc swobodnie, nie będę liczyła nikomu czasu, ale spokojnie, nie będziemy tutaj z państwem do późnych godzin wieczornych, bo też trzeba odpocząć. Ale mamy tutaj w naszym gronie ekspertów i ekspertki i bardzo nam zależy, żebyście państwo poznali ich drogi do łączenia biznesu razem z dostępnością. To pani Werenko, jeszcze takie jedno pytanie mi się nasuwa. Bo to, co pani powiedziała, to mi osobiście jest bliskie sercu. A kiedy był taki moment, co było takim motywatorem do tego, że Microsoft Polska stwierdziło, że my nie będziemy to robić, żeby komuś pomóc, żeby pokazać, że jesteśmy społecznie odpowiedzialni, tylko po prostu jesteśmy dla każdego człowieka. To jest misja naszej firmy. Taka podstawowa misja to jest, by pomóc każdej osobie i każdej instytucji na świecie osiągać więcej. To polskie tłumaczenie jest bardzo koślawe, ten angielskiego zapisu, natomiast to jest świetna misja. To znaczy ja naprawdę bardzo mocno w nią wierzę, chociaż nie jestem typem neofity korporacyjnego, ale widzę, że ona jest pojemna, bo pomaganie wszystkim osiągać więcej, to znaczy nie pomagam wszystkich zarobić więcej, tylko osiągnąć więcej. I niech to będzie też jednostka. I w tym bardzo konkretnym przykładzie, o którym tutaj mówimy, chcemy pomóc osiągać więcej każdej osobie, niezależnie od tego, jak jest sprawna. Także my to nie było tak, że stwierdziliśmy któregoś dnia, że tak będziemy na to patrzeć. Chociaż oczywiście był taki moment aha, tak zwany, kiedy się tym zajęliśmy na poważnie. I to była taka historia, że został z dnia na dzień, pożegnał się z firmą kolega, który zajmował się tematem i nagle z dnia na dzień ja musiałam się zająć tym tematem, a byłam zielona. Nie miałam pojęcia, co to jest dostępność. Nie miałam pojęcia, o czym mowa i miałam kilka dni do wystąpienia na konferencji dla 500 osób na ten temat i co Microsoft ma do powiedzenia w temacie dostępności. I to jest taki moment, który będę pamiętać do końca życia, bo byłam przerażona. To jeszcze była pandemia, więc na szczęście online. Nie zmienia to faktu, że te osoby tam były. Ale wtedy dotarłam do wszystkich, odkopałam materiały nasze firmowe na ten temat, przeszłam swoje oświecenie w tym zakresie. Cieszę się, że to było oświecenie w Microsoftie, bo to my mamy filozofię. Jakby to już jest nie tylko podejście, to nie jest tylko jakaś tam strategia, za tym stoi pewna filozofia. I myślę, że to jest wysoko na agendzie także ze względu na to, że syn naszego prezesa zmarły w zeszłym roku, był osobą z niepełnosprawnością, więc dla naszego prezesa globalnego temat dostępności zawsze był wysoko, bo i był w jego sercu. Więc ta filozofia jest dojrzała i wtedy przyszedł ten aha moment dla mnie i potem chwilę zaraz odezwał się do mnie Artur tu obecny na sali, który stwierdził, że chyba nie gadałam całkiem głupio i że może byśmy coś razem zrobili. No i tak też powstał BAF i tak później zaczęliśmy rozwijać tę inicjatywę i też taka myśl, ponieważ ja się zapoznałam lepiej i głębiej z tym, co przedmówca mówił mój, właśnie The Valuable 500. Polecam wszystkim wejść na stronę i zobaczyć film promocyjny, jest wspaniały, popłakałam się jak bóbr, że nasz BAF powinien być takim polską wersją tego The Valuable 500. Absolutnie powinniśmy teraz zrobić tę listę firm i przyciągnąć wszystkich prezesów, wszystkich polskich dużych firm, bo to nie jest CSR, to też jest taki nasz hashtag trochę, że my tu nie o CSR-ze mówimy. Dziękuję. Dziękuję. Wspomniała pani, że dzielicie się dobrymi praktykami a propos zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami. Chciałabym Państwu też nadmienić, bo może w temacie programu Dostępność Plus, czy też zapewnienia dostępności, mówimy o dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej, architektonicznej, ale wiele osób patrzy na tą dostępność też szerzej. Dostępność jako dostępność do miejsca pracy, do możliwości znalezienia nowej pracy, zatrudnienia. Gdyby Pani mogła powiedzieć, w jaki sposób biznes może się z Państwem skontaktować, mali, średni przedsiębiorcy, aby otrzymać te praktyki dotyczące zatrudniania? Nie mamy tego jeszcze wypracowanego. Tak jak mówię, dzieliliśmy się do tej pory z naszymi klientami. Także jak mamy już jakąś relację, idzie to przez opiekuna klienta. W tym momencie chcemy to troszeczkę zdemokratyzować. Wydaje mi się, że bardzo dużo będzie zależało od tego, jak my to sobie poukładamy. I te materiały są w dużej mierze dostępne. Co jest ich problemem i to też jest problem z dostępnością, to jest język. Czyli że one w większości są w języku angielskim. Natomiast jest taką naszą tutaj lokalną ambicją, żeby jak najszybciej zlokalizować, czyli po prostu przetłumaczyć na język polski te materiały i udostępniać je szeroko, więc chętnie też wejdziemy we współpracę. Ale tak naprawdę zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną i wtedy nikomu nie odmówimy. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu, za wielką wodą, jak to się mówi, czyli w Stanach Zjednoczonych, znany projektant mody, Tommy Hilfiger, przeprowadził pokaz mody, w którym była dostępna odzież. Dostępna, czyli taka, w którą mogą się ubrać osoby, które na przykład poruszają się na wózku albo o kulach, które mają złamaną rękę, nogę, którą mają w gipsie, gdzie mają problemy manualne i na przykład wyzwaniem dla nich jest zapięcie koszuli w guzikach. Powiedzcie, no tak, Stany Zjednoczone. Ale proszę Państwa, mamy w Polsce firmę, która właśnie produkuje dostępną odzież. Nazywa się Fanwear i jej tutaj przedstawiciela, pana Łukasza, mamy na sali. Panie Łukaszu, bardzo proszę opowiedzieć nam, dlaczego została stworzona marka Fanwear. Kto jest inicjatorem? Jakie wartości Państwu przyświecają w firmie? No i jakie produkujecie, jaką odzież Państwo produkujecie? Dzień dobry Państwu. Zanim zaraz troszeczkę opowiem, a z natury jestem gadułą, to w ogóle tak słucham z podziwem i z zazdrością kilkaset tysięcy pracowników. Miejmy nadzieję, że kiedyś też dojdziemy do tego etapu, bo za moment na takim krótkim filmiku, który pozwolę sobie Państwu pokazać, zobaczycie 3/4 naszej firmy, czyli żonę, mnie i naszego syna, bo to są dwie osoby, pełnoletnie i syn. Jeszcze czwartą osobą w naszej firmie jest nasza 10-letnia córka. Więc jesteśmy, można śmiało powiedzieć, na początku naszej drogi. Natomiast pozwólcie, że dosłownie dwie minutki waszego czasu. Będzie to filmik, który jest w języku angielskim, natomiast zaraz też troszeczkę do niego dopowiem, więc jeżeli mogę prosić o puszczenie, to troszeczkę nam wyjaśni na sam początek. Hello, I'm Philip. And this is my mom and my dad. Filip, ja Dorota. Ja mogę zrobić wszystko, co chcę, tak jak wy. Ja też cenię sobie komfort. Dzięki Filipowi stałam się fizjoterapeutką. Filip był naszą inspiracją, ale ja wiem, że to nie tylko osoby z SMA potrzebują wsparcia. Są różne inne osoby z innymi ułomnościami. Kiedy Filip miał zdiagnozowaną atrofię kręgosłupa, nasze codzienne życie uległo zmianie. Stawał się cięższy, więc ubieranie i rozbieranie jego stawało się coraz bardziej trudniejsze, więc szukaliśmy rozwiązań, jak możemy ułatwić nasze życie. Nie mogliśmy nic znaleźć, nie mogliśmy znaleźć właściwych ubrań, więc Filip musiał nosić te bluzy, które były na niego za duże i wtedy właśnie pojawiła się marka Fanwear. Filip nas do tego popchnął, że zapytał, że może jeżeli nie mogą znaleźć takich ubrań, to może zrobimy je sami. Myśmy szukali rozwiązań i
odnieśliśmy sukces. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, więcej niż jeden miliard osób na całym świecie potrzebuje takich rozwiązań. Jest bardzo ważne, że nasze prototypy są gotowe i mogą i są gotowe do przetestowania nie tylko przez Filipa, ale również przez innych osób, więc ułatwmy życie dla tych, którzy mają problemy. Zainwestujmy w jakość, wspierajmy markę Funware. Dokładnie tym się zajmujemy. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, to może w dwóch słowach powiem. Tak naprawdę na dziś głównym założeniem naszej działalności, naszych ciuchów, zaraz powiem o całej trochę filozofii, skąd to się wzięło, co myślę, że po części już zostało wyjaśnione. Natomiast chodzi nam o to, aby można było założyć ciuchy bez podnoszenia rąk do góry i w pozycji leżącej w jak najbardziej komfortowy sposób. Wszystko wzięło się stąd, że w 2008 roku zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami Filipa, który dziś 14-letni mężczyzna, już można powiedzieć już we wrześniu 15 lat. I został zdiagnozowany po paru miesiącach, że jest chory na rdzeniowy zanik mięśni. Oczywiście nasz świat się na początku załamał i to jest chyba zrozumiałe. Natomiast po jakimś czasie, gdy tą taką codzienną rutyną się zajmowaliśmy, zaczynaliśmy odczuwać pewien dyskomfort. To zarówno Filip jako osoba, którą ubieraliśmy, jak i my jako opiekunowie, rodzice, którzy po pierwsze nie chcieliśmy zrobić mu krzywdy, po drugie też chcieliśmy mieć jakiś komfort w tym wszystkim, więc później pojawiło się jeszcze kwestia dziadków, którzy też chcieliśmy, aby w jak najbardziej komfortowy sposób mogli tą procedurę dzienną, na którą my codziennie nie zwracamy uwagi tak naprawdę. Wstajemy rano z łóżka, ubieramy się, wychodzimy do pracy, do szkoły i jest to dla nas taka norma. Więc założenie było takie, aby ten komfort wzmacniać, czyli bluzy, które mają całkowicie odpinane boki, gdzie możemy je niezależnie założyć i dopiąć już na Filipie. Spodnie, które mają całkowicie rozpinane zamki, pozwalają na ubranie w pozycji leżącej, czyli rozkładamy taką płachtę, kładziemy Filipa i zapinamy dwa zamki i spodnie są założone. T-shirt, gdzie też mamy dwa zamki u góry. No tak od razu dla sprostowania, to jest i nowy t-shirt, to nie ten, co miałem na filmie. Świeży. Też dwa rozpinane zamki, które powodują, że tak naprawdę bez podnoszenia jakikolwiek rąk do góry możemy te ciuchy założyć. I to był tak naprawdę ten pierwszy impuls, który wiąże się z funkcjonalnością. Druga rzecz to było założenie, które dla nas też jest podstawowe, czyli nie mogą być to ciuchy w żaden sposób stygmatyzujące, czy wyglądające inaczej. One mają być fajne, śmieszne, dla kogoś, kto lubi ubrać się kolorowo, dla kogoś, kto lubi ubrać się w sposób stonowany i mają być po prostu nasze. Więc ta filozofia wyrównywania szans, dostępności, ona jest dla nas podstawą, czyli są to ciuchy, które wyrównują szanse. I tutaj troszeczkę odwróciliśmy założenie, że jest to odzież, która jest z punktu widzenia funkcjonalności przemyślana pod kątem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale dajemy możliwość założenia jej każdemu, czyli nam. Więc tutaj ten model trochę odwracamy. A dlaczego? Odpinane rękawy czy boki w naszych bluzach powodują, że możemy w ogóle bawić się modą. Czyli mamy bluzy w dwóch kolorach, przypinamy sobie bok innego koloru i mamy już kompletnie inny ciuch. I tak naprawdę możemy się wyróżniać, możemy być sobą, możemy też taką ekspresję swoją przedstawiać. Poza tym to jest taki mocno osobisty produkt, więc u nas najpierw pojawiła się konieczność dostępności w domu, potem tak naprawdę za namową Filipa, bo ten młodzieniec, którego Państwo mieliście okazję obserwować na filmie, to jest właśnie nasz syn Filip. Kiedyś zmierzyliśmy się z taką w domu dyskusją, bo okej, no nie ma tych ciuchów, szukaliśmy w Polsce, za granicą, przez internet i się śmieję, że doszliśmy do końca internetu w poszukaniu ciuchów, które by nam ułatwiły życie. No i się okazało, że ich nie ma, na co Filip tak patrzy na nas i mówi, słuchajcie, no tak ich nie ma, to je zróbmy. Oboje z żoną jesteśmy po AWF-ie, więc to nie była taka oczywista decyzja. Mówię, dobra,
Dorota, ty będziesz szyła. Ona tak patrzy, nie ma opcji. Więc sam projekt spowodował, że oczywiście chwilę zajęło to do wyprodukowania pierwszego sampla, modelu, bo najpierw musieliśmy znaleźć sieć ludzi, którzy by nam w tym w ogóle pomogli. I to jest też taka ciekawa historia, bo do pierwszej projektantki, która jednocześnie była krawcową i pomogła nam to wdrożyć, to był taki łańcuszek chyba 9 osób, czyli znajomy, znajomego, 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 znajomego. I sobie możecie państwo wyobrazić, jak dzwonię do takiej dziewczyny, mówię: dzień dobry, ja jestem znajomym wujka cioci Ryśka, który pracuje tu i tu, a on nam polecił kogoś. Natomiast po 5 minutach, jak powiedzieliśmy, kim jesteśmy, co robimy i co chcemy zrobić, to ona powiedziała: jasne, nie ma sprawy, pomogę. I to była niesamowita rzecz, że tak jakby siła tego projektu, my dzisiaj prowadzimy go razem z żoną i naprawdę dwójka dzieci nam w tym pomaga z punktu widzenia chociażby takiego, że projekty, które państwo możecie zobaczyć naszych ubrań, to jest na przykład nałożony na bluzę pierwszy rysunek naszej córki, która zrobiła w ogóle, gdzie od razu wytłumaczę: tata daje kwiaty mamie. Filip, pierwsze zdjęcie z naszej podróży, gdzie pojechaliśmy, w końcu się zdecydowaliśmy po 10 latach życia z niepełnosprawnością, że pojedziemy na zagraniczne wakacje, bo chyba czas przestać się bać, i Filip zrobił tam pierwsze zdjęcie swojego ulubionego stworzonka typu meduza. Więc i to też jest jednym z projektów naszych bluz, więc tak naprawdę ten projekt jest mocno nasz i też go staramy się prowadzić w takim duchu, aby taki był i pozostał. Bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? Że przede wszystkim niepełnosprawność to nie jest kwestia, która dotyka tylko osoby z niepełnosprawnością, a nas wszystkich jako rodziny. No patrząc na mnie, jestem człowiekiem, który można powiedzieć, że nie wyspał się od 13 lat, bo codziennie w nocy wstaje między 4 a 5 razy w nocy, żeby syna przewrócić się z lewo w prawo i tak dalej. To są takie rzeczy, na które czasami nie zwracamy uwagi, a ubieranie i rozbieranie się w okresie jesienno-zimowym przede wszystkim, no nam od tego, można powiedzieć, procesu decyzyjnego wychodzimy na zewnątrz do wyjścia na zewnątrz zajmowało około 40 minut, tak? Czyli założenie spodni, założenie bluzy, założenie koszulki. Nasze ubrania i rozwiązania, które proponujemy, no skracają ten czas około połowę, tak? Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, rzeczywiście idziemy w kierunku takim, czy w ogóle ta kwestia taka, można powiedzieć, filozoficzna powoduje, że po prostu wszyscy jesteśmy równi. Kwestia chociażby też takiego logotypu, który by powiedział, można by powiedzieć, że jest mało znaczący. Natomiast fanware też nie wzięło się znikąd. Czyli po pierwsze nasz inspirator, czyli FW Filip Wysocki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, już mówiliśmy dzisiaj trochę o kosmosie. To jest zaszyta taka rakieta z dwóch tak naprawdę powodów. Czyli pierwszy jest Filip jako już chyba 3-latek bardzo mocno zaczął interesować się kosmosem i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, już od 10 lat jesteśmy w sytuacji, że ja muszę dużo poczytać, zanim z nim usiądę do rozmowy o przestrzeni kosmicznej. A druga rzecz, że tam po prostu wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, czy chodzimy, czy nie. Nie ma grawitacji, więc nie ma znaczenia i ta niepełnosprawność nie istnieje. I to jest ta nasza filozofia, że tak naprawdę, ja wiem, że to może czasami brzmi jako taki frazes, ale często ta niepełnosprawność jest w naszej głowie i w naszym otoczeniu. My chodzimy z Filipem na łyżwy i pamiętam pierwsze spojrzenie pani w kasie, gdzie pochodzimy z Gdańska i tam jest taka fajna hala, gdzie jest lodowisko, i pierwsze spojrzenie pani, gdzie mówię, że poproszę bilet dla siebie i dla syna na wózku. Ona tak się na mnie patrzy: ale jak na wózku? Przecież to jest lód. Mówię: no tak, wiem, a on ma koła. No i taka chwila dyskusji, fajnie, on mówi: ale my nie mamy takich biletów, no to ja na to, no to znaczy, że wchodzi za darmo. No i zeszliśmy i rzeczywiście podchodzę, już mówię: dobrze, nauczone doświadczenie, podchodzę do pana z obsługi i mówię: proszę pana, zaskoczę pana, ten chłopczyk na wózku też wjeżdża na lód. O, gościu tak się patrzy: no panie, rewelacja, to ja mu otworzę tam, on wjeżdża. I słuchajcie, pierwsze 3 minuty się wszyscy na nas patrzyli jak na kosmitów, po tych 3 minutach ludzie zaczęli podjeżdżać, przybijać piątki, a po 10 minutach już był wielki pociąg, którego ciuchcią był Filip i wszystkie dzieciaki na lodowisku na łyżwach były za nim, więc tak naprawdę to naprawdę sky is the limit i to, co próbujemy zrobić i robimy, to jest coś, co na pewno ma sens. To, co pani minister już dzisiaj powiedziała, 15% światowej populacji to osoby, można powiedzieć, certyfikowaną, przepraszam za to wyrażenie, niepełnosprawnością, ale wyobraźcie sobie, że dzisiaj łamiecie nogę i musicie się ubrać. I polecam każdemu założenie jeansów na gips. I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę dzisiaj funkcjonujemy w cudzysłowie normalnie, też czasami nie myśląc o tym, co nas może spotkać, ale z taką
niepełnosprawnością czasową każdy z nas dzisiaj, jutro, pojutrze może się spotkać. Absolutnie nikomu nie życzę, żeby była jasność. Natomiast to, co jest ważne, że my też ubrań Fanware używamy. Nasi znajomi, przyjaciele też, to jest taki sposób trochę na pomoc w rozwijaniu tej naszej działalności, bo też nie ukrywajmy, że nie jest to temat prosty. Tak jak tutaj słyszałem wcześniejsze prezentacje, no, nie mamy rodziców, którzy mogą sprzedać dom, ale też staramy się, aby przede wszystkim też współpracować z podmiotami, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, bo to jest też pewna droga, która przed nami, żeby ten produkt był jak najfajniej przetestowany, żeby te produkty były też, żebyśmy mieli zwrotkę, czy one są odpowiednie dla wszystkich typów niepełnosprawności. No Filip jest naszym głównym testerem i czy chce, czy nie chce, to już teraz w ramach nagrody idzie do sklepu, kupuje inny ciuch niż Fanware. I to jest też fajne. Oczywiście żartuję, natomiast młodzieniec, który też no, chce być modny, chce być po prostu normalny. Tak? I to, co też mówiłem na filmie, mieliśmy sytuację, że żeby wyglądał fajnie, to musieliśmy kupować ciuchy o 2 rozmiary większe, żeby w miarę komfortowo można było je włożyć. Też tak naprawdę ten temat Fanware'u pojawił się po pewnej imprezie rodzinnej typu komunia, gdzie tutaj koszula na dole, dres. I on mówi tak, no jak ja wyglądam? No, stąd tak naprawdę taka inicjatywa. Rozgadałem się, ale może ktoś chce zadać jeszcze jakieś pytanie. Nie śmiem przerywać. Czy ja tak mogę długo? Wiecie co, to jest takie nasze serce i wkładamy tu naprawdę dużo, dużo siły, energii. Tak jak też mówiliśmy, z punktu widzenia takiego biznesowego nie jest to temat prosty, ale też nie traktujemy go jako biznes. I często nasi znajomi pytają, ale po co wy to w sumie robicie? Tak? No, od tam 8 do 16 w robocie, potem od 16 do 20 można powiedzieć w domu, od 20 do 1 w nocy znowu w robocie, bo tego Fanware'a trzeba prowadzić. Natomiast też jeszcze tak trochę abstrahując od samego pomysłu na Fanware, w ogóle niepełnosprawność w rodzinie zmienia życie. To może też brzmi jak frazes, ale moja żona Dorota, która jest fizjoterapeutką dzisiaj, tak naprawdę w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Filip jest osobą z niepełnosprawnością i dostęp do fizjoterapii w cyklu codziennym nie jest prosty, tak naprawdę poszła do szkoły i jest dzisiaj certyfikowaną fizjoterapeutką, z czego Filip niesamowicie się cieszy, bo przychodząc ze szkoły pyta się, jesteś mamą czy fizjoterapeutką, tak? Natomiast życie rodziny się mocno zmienia, a potencjał biznesowy dla tego projektu jest niesamowity. Tak? No, tu mówimy o tym, że w Polsce to jest parę milionów osób, które są z niepełnosprawnością ruchową i potrzebują pomocy osób trzecich. Natomiast dzisiaj mówimy o asortymencie, który jesteśmy w stanie i byliśmy w stanie przygotować własnymi siłami za nasze prywatne środki. To są koszulki, to są dresy, to są dżinsy, to są bluzy. Ale potrzeby są takie jak każdego z nas. To jest kurtka zimowa, to jest kurtka jesienna, to są buty, to są koszulki. Mamy gro osób, które są osobami leżącymi. To jest też takie kwestia chyba podejścia i tej filozofii, o której tej pani mówiła, co ja niesamowicie podziwiam i tylko kwestia rozprzestrzeniania tego, że to nie jest coś wyjątkowego, ta dostępność czy komfort, o którym mówimy. Dlaczego osoba, która leży i jest osobą nieporuszającą się, ma wyglądać brzydko? Dla samego siebie. To nie chodzi o nas, bo kiedyś spotkaliśmy się z takim, powiedzmy, no ale to przecież jesteś w domu, po co ci ładne ciuchy? Nie? Mówię, ale ja mam lustro. I tak naprawdę... Ja mam pytanie. Proszę bardzo, jak najbardziej. Zgadza się. Natomiast, znaczy filmik akurat jest przygotowany pod wyjście na zewnątrz, dlatego pozwoliłem sobie puścić ten filmik w języku angielskim, bo mamy też w języku polskim. Natomiast jeżeli chodzi o samą nazwę, tak naprawdę mamy
ambicje tych 100 tysięcy pracowników, o których tutaj była mowa, i zdajemy sobie sprawę, że temat niepełnosprawności nie jest tematem, który się dzieje tylko w Polsce. I patrzymy na to, aby wyjść szerzej, wyjść na zewnątrz, dlatego że takiej oferty nie ma nie tylko w Polsce, ale nie ma jej w Europie i nie ma jej na świecie. Są pewne kolekcje, trochę można powiedzieć incydentalne, o których Kasia tutaj mówiła. Natomiast de facto nie ma podmiotu, który by się tym zajmował. Gorzej by było w drugą stronę, gdybyśmy mieli firmę mówiącą zabawne ciuchy i próbowali wyjść na rynek amerykański, kanadyjski czy w ogóle za granicę. Natomiast mamy zarówno stronę internetową w języku polskim, jak i w języku angielskim. Po drugie, no też ta historia nazwy wiąże się z Filipem Wysockim i też odpowiednik w języku polskim, no firma Filip Wysocki nie byłaby odpowiednia. Ale już nie ma FW w tym. No dobrze, dążycie do tego, żeby zatrudniać bardzo dużą ilość osób, ale zanim do tego dojdzie, to jak myślisz, jak przekonać małych i średnich przedsiębiorców, bo oni też są w Polsce, do tego, żeby wdrażać dostępność w swoich organizacjach? Czy to już chyba dzisiaj zostało powiedziane, że tak naprawdę to przede wszystkim trzeba samemu uwierzyć, bo żeby kogoś do czegoś przekonać, trzeba samemu w to wierzyć, i to nie może być sztuczne, to może być prawdziwe i też widzimy to po naszych działaniach, że znaczy tak naprawdę chociażby przykład takiego filmu kręcił go mój kolega, który prowadzi działalność w tej branży i czy udało nam się chociażby znaleźć szwalnię, która wykonuje nam ciuchy, a minimalny poziom zamówienia to jest 1000 sztuk z danego rozmiaru, oni nam robią 6 sztuk z danego rozmiaru, tylko dlatego, że to jest taki projekt, w który my wierzymy, pokazujemy jego sens i wydaje mi się, że we wszystkich zmianach, które dążymy do ich wdrożenia ogólnie, globalnie, czy jako firmy, czy jako przedsiębiorstwa, po pierwsze drogą ewolucji, nie rewolucji, drogą przekonania wszystkich do tego, że to ma sens, a tylko wtedy nam się to uda, jak sami będziemy w to wierzyć. Super, bardzo ci dziękuję. Kiedy mówiłeś, to kiwałam głową nie dlatego, że tak się ze wszystkim zgadzałam, tylko było bardzo bliskie temu, co ja kiedyś przeżywałam, bo też miałam i nogi w gipsie, i w aparatach, i lizarowa. I tak sobie myślę, szkoda, że fanware nie powstał, kiedy byłam dzieckiem albo nastolatką. I w tamtych czasach odpowiednikiem waszej firmy była po prostu moja mama, która szyła dostępne dla mnie ubrania. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdźmy dalej do naszej kolejnej prelegentki, pani Marty Miklaszyńskiej. Proszę państwa, na stronach internetowych możemy przeczytać świeży raport SSG Allegro za 2022 rok. Bo pani Marta jest odpowiedzialna w firmie, grupie Allegro za budowanie relacji zewnętrznych z sektorem publicznym, a także w krajach obejmujących czeską grupę MAL oraz rozwija strategię SDG, w tym konkretnych działaniach środowiskowych, społecznych i dobrego zarządzania. Tak, wśród najlepszych doświadczeń zakupowych możemy tutaj wymienić dostępne automaty paczkowe, czyli takie, w których możecie państwo odebrać różnego rodzaju przesyłki ze skrytek. I wśród tych elementów wpływających na społeczeństwo jest tworzenie kolejnych usług i platform zwiększających dostępność dla wszystkich klientów. I pytanie do pani też brzmi, jak zapoczątkowaliście państwo wdrażanie tej dostępności w grupie Allegro? Jak to się stało, że automaty paczkowe są dostępne dla użytkowników, klientów? I jak wygląda ta dostępność? Dzień dobry państwu. Ja mam bardzo trudną rolę teraz, bo po panu, który opowiedział tak wspaniałą, wzruszającą i naprawdę niesamowitą historię wielkiego sukcesu, więc jeszcze raz gratuluję. Oczywiście Weronika, która przedstawiła perspektywę też właśnie tych globalnych rozwiązań i tego, jak dobrze jest się uczyć od najlepszych i jak jest tak naprawdę dobrze mieć te najlepsze praktyki pod ręką, po to, żeby nie tylko samemu się uczyć ich, ale później także się nimi dzielić. My jako Allegro jesteśmy firmą, która jest gdzieś mocno po środku, bo jesteśmy firmą, która rzeczywiście też ewoluowała.
Zaczęliśmy jako taka firma garażowa 23 lata temu w Poznaniu. No i oczywiście byliśmy takim portalem aukcyjnym. W tej chwili jesteśmy platformą, która, nie wiem, czy Państwo znacie Allegro, ale w tej chwili mamy już ponad 20 milionów odwiedzających czy kupujących, ale także po drugiej stronie są właśnie te mniejsze firmy, ponad 130 tysięcy firm, które sprzedają na Allegro. Więc my jesteśmy tym łącznikiem firm, zwłaszcza z sektora MŚP i naszych klientów. I teraz po pierwsze chciałam od razu, myślę, że po tym naszym dzisiejszym panelu będziemy rozmawiać o tym, jak możemy też wesprzeć waszą firmę w tym, żeby dotrzeć do tych, którzy właśnie potrzebują takich rozwiązań ubraniowych. Ale to bardzo mocno się też wpisuje właśnie w to, co też zostało wcześniej powiedziane przez Weronikę, czyli pewnej filozofii tego, że firma opiera się na potrzebach klientach i na tym, żeby klient mógł znaleźć wszystko, czego potrzebuje właśnie na naszej stronie. Więc to jest ten klient, klientocentryzm jest bardzo ważny. Myślę, że on też stoi no, na początku tej naszej filozofii właśnie też firmy i jest bardzo mocno rozwijany też przez zarząd, przez lata. Tak naprawdę bardzo dbamy o to, żeby każdy klient mógł znaleźć to, czego potrzebuje i w dobrej cenie, ale także właśnie mając specjalne potrzeby. I to wszystko staramy się wdrażać nie tylko na poziomie dostępności naszej strony internetowej, wprowadzania takich rozwiązań, które chociażby są, umożliwiają korzystanie komfortowe przez osoby słabowidzące, ale także projektując usługę, właśnie o której też wspomniałaś, czyli automatów paczkowych, także z założenia bardzo zadbaliśmy o to, żeby zarówno dostępność w sensie fizycznym była zagwarantowana dla osób z różnymi potrzebami, nie tylko z niepełnosprawnościami, ale właśnie chodzących o kulach, z dużym wózkiem, czy z dużym bagażem, czy właśnie osoby, które są z wózkiem dziecięcym, żeby mogły po prostu podjechać i wybrać, mogą także wybrać wysokość skrytki po to, żeby właśnie mieć ten komfort odbioru zamówionej paczki. Więc ten komfort, dostępność i uproszczenie też jest bardzo mocnym takim chyba słowem kluczem, że to, co robimy też, jeśli chodzi o dostępność strony, cały ten proces zakupowy tak naprawdę od momentu przeglądania czy szukania, wyszukiwania produktu poprzez proces zamówienia, później płatności, żeby to wszystko było intuicyjne i umożliwiało zrobienie tych zakupów w sposób łatwy, wygodny. I myślę, że to też się, tutaj też jak właśnie jestem dzisiaj też z Tadkiem Joniewiczem ode mnie z zespołu i rozmawialiśmy o tym, że właśnie to upraszczanie jest bardzo ważnym elementem traktowanym przez nas także jako formę dostępności. Także dla osób z neuroróżnorodnych, czy właśnie z różnymi potrzebami, czy z niepełnosprawnościami. Więc przede wszystkim klient, prostota i dostępność i to rozwijanych właśnie poprzez taki tak zwany default, czyli właśnie z założeniem, tak, od samego początku, nie coś jako coś dodatkowego, tylko myślenie o produkcie od samego początku właśnie w tych kategoriach. Druga rzecz, która mi teraz przychodzi do głowy, także myślę bardzo ważna, to jest właśnie solidni i dobrzy partnerzy, tacy właśnie jak BAF, jak Widzialni, ale także kilka innych fundacji, z którymi współpracujemy, chociażby Fundacja Migam czy Fundacja Avalon, która po prostu daje nam możliwość eksperckiej wiedzy i powiedzenia takiego sprawdzam. Tak? To znaczy my na swoim pokładzie w Allegro jeszcze nie mamy ekspertów, którzy są wewnątrz organizacji, w związku z czym mocno opieramy się tutaj na audytowaniu naszych produktów i naszych usług właśnie przez wyspecjalizowane organizacje, które wspierają osoby i mają tę wiedzę z niepełnosprawnościami. To, co jest ważne, także nasi partnerzy biznesowi, chociażby Impost, ale także inni, dostawy kurierskie, to jest super istotne, żeby też działać w koalicji, działać w partnerstwie po to, żeby właśnie móc cały ten kompleksowy proces zakupowy zaadresować na każdym jego etapie, żeby każdy ten etap robienia zakupów i później tak zwanej ostatniej mili, czyli dostarczenia tego produktu do kupującego, żeby był jak najwyższej jakości i właśnie odpowiadał na potrzeby wszystkich osób z różnymi potrzebami. Więc to jest myślę bardzo ważne. Ostatni taki element, o którym chciałam się podzielić i trochę też pochwalić, bo to też jest
to, czym, to, co sprawia, że też cieszę się, że jestem w tej firmie, w której jestem, to jest też to, że mamy bardzo silne zaangażowanie naszych pracowników, którzy tworzą hackatony, organizują spotkania, meetupy, zwłaszcza obszar technologii, także obszar obsługi klienta. Są ludzie, którzy po prostu szukają nowych rozwiązań. Oni robią to po godzinach często. Po prostu chcą dzielić się też wiedzą i razem szukać tych rozwiązań. I później w wyniku takich właśnie prowadzonych hackatonów powstaje bardzo dużo fajnych pomysłów oddolnych, które także są testowane właśnie na naszych pracownikach i czuje się tę energię. To nie jest tylko polityka firmy, to jest także coś, co nasi pracownicy czują jako oczywistą drogę rozwoju też dla siebie. Po prostu chcą to robić i chcą się angażować, więc to myślę, że jest bardzo fajne. Świetnie, super. Rozumiem też, że jakby dostęp do samych automatów paczkowych jest, że na przykład nie chodzi o to, że tam jest piasek, żwir, ale wokół są na przykład kostki brukowe, tak? Że dla osób na przykład z tymczasową niepasłością ruchową czy na wózkach jest dostęp. No tak. Nie wiem, czy się Państwo zastanawialiście kiedyś, jak chcieliście odebrać może swoją przesyłkę w takim automacie paczkowym, to zastanawialiście się, czy ona będzie w dolnej czy w górnej skrytce, bo jak niektórzy z Państwa mogą mnie dzisiaj zobaczyć, jestem niskorosłą kobietą, oznacza to, że mam 141 cm wzrostu. I ja przez wiele lat, idąc do takich automatów, szłam z dużym biciem serca. Czy przypadkiem moja przesyłka nie będzie na górze? Czy będę sama mogła po nią sięgnąć, a czy wokół ktoś będzie, kto będzie mógł mi pomóc? No ale przez lata to się zmieniło, ponieważ teraz jest też taka usługa ułatwionego dostępu, czyli ja mogę sobie zamówić taką, znaczy paczkę zamawiam, ale proszę, żeby ona została umieszczona w niższych skrytkach. Czy tak samo jest w Państwa automatach paczkowych? Tak, tak, zdecydowanie. Tak, to jest jedna z tych usług, na której mi bardzo zależało. Także właśnie w rozmowach z naszym partnerem logistycznym, takim głównym partnerem, którego Państwo też pewnie znacie, czyli z Impostem, już od kilku lat właśnie rozwijamy tę usługę i ona jest rzeczywiście spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Widzimy, że naprawdę to jest coś, co było potrzebne na rynku. Mamy jeszcze taką dodatkową usługę, która jest związana z naszym automatem, czyli właśnie współpracujemy z Migam. Można zamówić też takie wsparcie właśnie dla osób słabowidzących. Migam to gdyby Państwo jeszcze tego nie wiedzieli, od tego jest konferencja, żeby się dowiedzieć też nowych rzeczy. Jest to firma, która udostępnia usługi tłumaczenia online na polski język migowy i z polskiego języka migowego na język polski. Tak jest. Bardzo dziękuję. No i przejdźmy dalej do kolejnego naszego eksperta, panelisty, pana Artura, założyciela Fundacji Widzialni oraz też inicjatora Business Accessibility Forum, czyli BAF w skrócie, o którym wcześniej wspominaliśmy. Też jest pan uważany za osobę, która wdrażała dostępność cyfrową, zanim też pojawiły się akty prawne w Polsce. No i pytanie takie na początku, to jak doszło do tego, że powstało to Business Accessibility Forum? Co takiego się zadziało, że ta inicjatywa powstała? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To wydarzenie 5 lat dostępności jest bardzo wielkim wydarzeniem. A zacznę od tego, że może krótka historia, może nie BAF-u, a właśnie Widzialnych, bo też, tego się trochę zaczęło. Otóż no prawie ćwierć wieku temu prowadziliśmy agencję interaktywną i zajmowaliśmy się tworzeniem stron internetowych i aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych i zostaliśmy poproszeni przez Polski Związek Niewidomych, oddział Katowice, o to, aby przygotować po prostu stronę internetową. No więc my przygotowaliśmy tę stronę według najlepszej naszej wiedzy. Przyjechaliśmy do dyrektora ówczesnego PZN-u, zaprezentowaliśmy tę stronę i dyrektor powiedział, że on tej strony nie bardzo widzi. Dodam, że dyrektor był osobą niewidomą. Pomyślałem, no
trudno zobaczyć stronę, jeśli się jest osobą niewidomą. No i wtedy okazało się, że ówczesny dyrektor korzystał z programu czytającego, który odczytywał tę stronę. I okazało się, że nasza strona była przygotowana całkowicie niezgodnie ze standardami dostępności. I to jakby spowodowało, że cały świat mój zawodowy legł w gruzach, bo wydawało mi się, że jesteśmy świetnymi programistami i znamy się na tym, co robimy. Nagle okazało się, że to, co przygotowujemy, jest po prostu niedostępne dla wielu, wielu osób. Później się okazało, że oprócz osób nie korzystających z programów czytających, są osoby korzystające z programów powiększających, osoby głuche. I tak pomału, pomału weszliśmy w ten świat dostępności. Tak jak powiadam, to było prawie ćwierć wieku temu. Przez długi czas niewiele się działo. Później pojawiły się ustawy dostępnościowe, czyli ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych i tak zwana duża ustawa dostępnościowa. Niewiele osób wiedziało, czym jest dostępność, jak ją wdrażać, jak ją adresować, dlaczego ją wdrażać, czy jest w ogóle potrzebna. Po wejściu tych ustaw dalej ludzie nie wiedzieli, jak ją wdrażać, do kogo jest adresowana. No i ta dostępność była traktowana trochę jak taki gorący kartofel. Ludzie nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Pojawiły się ustawy, z którymi było sporo problemów. Znaczy, tam te terminy były tak nieodpowiednio napisane, zakresy. No i przyszedł Europejski Akt o Dostępności i konieczność wdrożenia do polskiego prawa tej dyrektywy. No i pomyśleliśmy, że to jest dobry moment, żeby korzystając z doświadczeń z poprzednich ustaw dotyczących publiku, jednak spróbować stworzyć forum adresowane właśnie do biznesu, szczególnie tego biznesu, który jest wymieniony w Europejskim Akcie o Dostępności, aby stworzyć taką sytuację win-win. To znaczy, z jednej strony użytkownicy jednak muszą mieć swobodny, pozbawiony barier dostęp do zasobów internetowych, do przestrzeni komunikacyjnej, publicznej i tak dalej, a z drugiej strony biznes nie może być na tym stratny. Dostępność powinna w tym pomagać, a nie przeszkadzać. Tak jak powiedziała Weronika, to są najlepsze przykłady amerykańskie. Biznes jest po to, żeby zwiększać swoje przychody, żeby zarabiać, zwiększać swoją konwersję. No a dostępność powinna w tym pomagać. Dostępność nie jest tania. To jest nieprawda, że dostępność jest tania i że powiedzmy przygotowanie dostępnej strony internetowej, jeśli ją przygotujemy od początku zgodnie ze standardem, jest tańsza. Być może w przypadku mniejszych stron internetowych i aplikacji mobilnych tak, ale w przypadku dużego biznesu typu banki, typu duży e-commerce, gdzie funkcjonują setki stron internetowych powiązanych między sobą, zależnościami, z jakimiś systemami wewnętrznymi, to jest po prostu pewien proces. No i mam takie przemyślenie, że jeśli będziemy mówić do biznesu w kategoriach CSR-u właśnie, że dostępność w tej kwestii jest pewną pomocą, to CSR nigdy się nie przebije na ten poziom deweloperski. To znaczy, żeby rozpocząć proces deweloperski w tworzeniu strony internetowej, czy systemu, powiedzmy, wewnętrznego, operacyjnego, jakkolwiek, to musi być decyzja gdzieś wyżej, na poziomie, powiedzmy, nawet strategii. No więc założyliśmy Business Accessibility Forum, do którego zaprosiliśmy naszych wspaniałych współzałożycieli: Microsoft, Allegro, Santander i Orange. No i cóż, postanowiliśmy po pierwsze wziąć udział w konsultacjach nowej ustawy i wypracowywaniu wspólnych stanowisk, jeśli chodzi o te nowe zapisy. Wymieniamy się oczywiście dobrymi praktykami, no i wspólnie pracujemy nad zwiększaniem dostępności. Ja tutaj sobie wypisałem, bo Weronika o tym wspomniała,
hołdujemy takim stwierdzeniom jak dostępność jest prawem człowieka, dostępność dotyczy każdego obywatela, dostępność to nie tylko niepełnosprawność i każdy produkt i usługa powinny być dostępne. Tak więc wychodzimy z takiego punktu widzenia, że mniej ESG, mniej CSR, a właśnie policzalne gdzieś na końcu w biznesie jest Excel, który mówi, czy ta dostępność mi się po prostu opłaca. I ja przed spotkaniem zapytałem, ChatGPT zapytałem, czy dostępność cyfrowa się opłaca? Posłuchajcie takich trzech zdań. To oczywiście było ich więcej, natomiast ChatGPT odpowiada. Tak, dostępność cyfrowa może się opłacać z wielu powodów. Przede wszystkim pozwala ona na łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji. Ponadto cyfrowe narzędzia pozwalają na zdalną pracę i naukę. Pięknie napisał. I jeszcze jeden akapit. Dostępność cyfrowa może również pomóc w promowaniu równości, ponieważ pozwala na łatwiejszy dostęp do informacji i usług dla osób z różnymi potrzebami i umiejętnościami. I ostatnie, dostępność cyfrowa może przynieść wiele korzyści dla różnych grup ludzi i instytucji, co sprawia, że jej rozwój jest ważnym elementem współczesnej rzeczywistości. Także piękne okrągłe zdania, jakżeż prawdziwe. Tak, śmiało proszę. Ja tylko chciałam dodać, że właśnie za tymi okrągłymi zdaniami czatu GPT stoją konkretne przykłady, o których dzisiaj słyszeliśmy i bardzo konkretnych usług i konkretnych produktów i rozwiązań. Bardzo się cieszę, że jednak też o nich mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo. Dziękuję. No dobrze, wspomniałeś, że dostępność cyfrowa to są koszty i nie są to tanie koszty. To jak przekonać małych, średnich przedsiębiorców do tego, żeby Europejski Akt o Dostępności wdrażali w swojej organizacji, w swoich organizacjach? Znaczy, mnie się wydaje, jestem o tym przekonany i taka jest moja idea, że dostępność się po prostu opłaca. Oczywiście wdrożenie dostępności tanie nie jest, natomiast jeśli prowadzę biznes na przykład, jeśli jest to e-commerce powiedzmy, albo jakikolwiek inny w tej przestrzeni cyfrowej, to jeśli sobie zadam pytanie, czy mogę zwiększyć liczbę użytkowników, liczbę klientów, którzy mogą skorzystać z moich produktów, mogą kupić ten produkt, skorzystać z usługi, a niewątpliwie dostępność zwiększa tę liczbę użytkowników. Mowa nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale mowa o nowych użytkownikach internetu, o starszych użytkownikach internetu, o czym już dzisiaj tutaj była mowa. Dostępność to jest również mobile. To jest również mobile w czystej postaci, czyli urządzenia mobilne. Użytkownicy powiedzmy smartfonów czy innych urządzeń mobilnych również zwiększają liczbę użytkowników, którzy mogą po prostu mój produkt kupić. I z tego punktu widzenia, jeśli ja tak to zestawię, to dla mnie jest to zupełnie oczywiste, że wdrażanie dostępności po prostu mi się będzie opłacało. Okej, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to przekona małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają na przykład swoje strony internetowe, ale nigdy przecież nie wiemy, kto jest naszym niewidzialnym użytkownikiem, kto korzysta z naszych usług. I może kiedy wchodzi na stronę internetową i widzi, że ona jest niedostępna, nie może przejść po jakichś zakładkach, no to stwierdzi, że zajrzy na stronę konkurencji i tam widzi, że strona jest dostępna i wtedy zamawia dany produkt czy usługę. Dobrze, wróćmy do Stefana. Stefan, you hear us? Czy pan nas słyszy? Czy pan nas słyszy? Na polskim. Jeszcze pytanie. Proszę powiedzieć, jak przyciągać, jak przekonywać do tego, żeby zarówno biznes stawał się dostępny, oraz też, żeby ten człowiek wdrażał tą dostępność w organizacjach.
Okay, so, well, thank you for that question. And sorry, za to pytanie. Przepraszam, mieliśmy problemy z łączami, więc przepraszam. Ja nie wysłuchałem wszystkiego tak w 100%, ale było interesujące to, co usłyszałem, że wszyscy mówcy podali różne przyczyny, dlaczego ta dostępność jest bardzo ważna. Mieliśmy też osobiste wątki i również Weronika o Microsoftie i Microsoft wprowadziła do swojego systemu DNA dostępność i również o tym Europejskim Akcie Dostępności, jak to działa. I ja uważam, że to zachęci firmy, żeby pomyślały o tym, żeby zadziałały w tworzeniu bardziej dostępnych produktów, miejsc pracy, żeby priorytetyzować niepełnosprawność jako główny czynnik napędzający biznes. Przede wszystkim dla tych liderów, żeby oni też byli aktywnie zaangażowani w tą dostępność, żeby oni wdrażali strategie i żeby oni promowali zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i również bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami pracuje w organizacjach nie tylko na poziomie dyrektorskim, ale również zwykli pracownicy pracują i to w tym Developable 500 my rozmawiamy z prezesami firm, żeby upewnić się, żeby oni rozumieją, że niepełnosprawni są wartością dodaną do ich firmy. Później następnie to jest odpowiedzialność w świetle danych. Było mówione też o Allegro i ja zbadałem ten temat i ja wiem, że my też musimy być odpowiedzialni za odpowiedzialność społeczną biznesu. My też przeprowadziliśmy badania, jeżeli chodzi o raportowanie i dane włączające też dane dotyczące niepełnosprawnych i jak te firmy czy podmioty powinny uwzględnić w ich raportowaniu również ten aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu i włączać również dane dotyczące niepełnosprawnych, więc to tylko spółki nie tylko zobowiązują się do dostępności, ale również oni muszą też wykonywać działania zmierzające do rozszerzenia i do wzmocnienia tego aspektu dostępności, więc odpowiedzialność, jak również przywództwo, to są dwie czynniki, które napędzają rozwój biznesu, bez względu na to, czy to jest mała firma, czy też te firmy, które są w 500 największych firm, więc to przywództwo i odpowiedzialność to są najważniejsze aspekty warunkujące rozwój biznesu. Dziękuję. W sali oraz którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Poznaliśmy historię różnych biznesów, tych małych i tych większych, które specjalizują się w różnych dziedzinach. Mamy tu markę odzieżową, grupę zajmującą się sprzedażą różnego rodzaju produktów, czy też tutaj usługi cyfrowe. No ale także tutaj mamy przedstawiciela organizacji pozarządowej. Tak na dobrą sprawę mogłabym z wami dyskutować przez jeszcze wiele godzin, bo naprawdę rozszerzają te poszczególne wątki i przekonywać. Tak Weronika pokazuje, że dlaczego nie, ale wiem też, że potrzebujemy chwili wytchnienia, mamy też inne zawodowe rzeczy do zrealizowania, ale to jest też może pretekst do tego, żeby zorganizować inne spotkanie czy konferencję, żeby spotkać się i też o tym porozmawiać. Ale nie chcę, żebyśmy już jeszcze się rozstawali, dlatego chciałabym was każdego poprosić o taką jedną główną myśl, taki wątek, żeby przekonać tych, którzy może jeszcze nie wierzą, którzy nie są do końca przekonani do tego, żeby tą dostępność w swoim biznesie wdrażać. Może to, co powiecie, ich zainspiruje, będzie takim motorem do działania i ich te kolejne firmy za 5 lat zaprosimy
na kolejną konferencję dotyczącą programu Dostępność Plus i oni będą mogli się pochwalić swoimi dostępnymi rozwiązaniami. Myślę, że przekonać jest bardzo łatwo, ale problemem jest dotarcie do firm, które muszą wdrożyć to European Accessibility Act, ale dzisiaj jeszcze nic o tym nie wiedzą. Mam poczucie, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, musimy wyjść poza swoje bańki, bo tylko w ten sposób dotrzemy do osób, które dzisiaj nie słuchają nas, nie wdzwoniły się i nie mają pojęcia, czym jest dostępność. Natomiast jeżeli tylko dotrzemy do tych osób i zasiejemy tam to ziarno zainteresowania, to nie będzie trudno. To znaczy, to nie będzie trzeba jakichś wielkich słów używać, bo użyliśmy dzisiaj wiele razy słowa filozofia. Za tym wszystkim idzie pewna misja i pewna filozofia. I jak każdy z nas to zrozumie, czy każdy prowadzący ten biznes to zrozumie, to trudno tego nie kupić. Trudno nie zrozumieć racjonalności, która za tym idzie. Tak, to jest koszt, tak jak Artur powiedział, to jest inwestycja, ale to jest inwestycja, która się zwraca. I jak nie wierzą, to niech wpadną do nas. Opowiemy. Dziękuję bardzo. Ja w sumie z dwóch perspektyw mogę się wypowiedzieć. Z jednej strony mikroprzedsiębiorcy, który patrzy, gdzie zaczynało Allegro, Microsoft, Apple. Nie możemy się doczekać tej konferencji za 5 lat, bo wtedy gdzieś na pewno już mamy tutaj fajne przykłady, gdzie możemy być. I to jest ta niesamowita perspektywa. Z drugiej to troszkę się powtórzę, że wydaje mi się, że też to, co powiedzieli moi przedmówcy i pomówcy, to każdy biznes oczywiście musi, Excel w pewnym momencie musi się zgadzać, natomiast biznes, który działa na relacji z klientem, on musi być szczery, on musi być prawdziwy, on musi być nasz. Jeżeli nie wierzymy w nasz biznes i tylko go prowadzimy przez pryzmat Excela krótkoterminowo, to myślę, że warto się rozejrzeć za jakąś inną może robotą. Natomiast jeżeli wierzymy głęboko w to, co robimy, w naszym przypadku, patrząc na uśmiech użytkownika i rzeczywiście takie potwierdzenie, słuchajcie, to co robi ma sens, to mimo tego, że uwierzcie nam, od 2018 roku ani razu nam się Excel nie spiął jeszcze, to warto to robić, bo wierzymy, że można dojść daleko i przede wszystkim patrzymy na z perspektywy klienta, bo dzisiaj wszyscy chyba użyliśmy tego słowa, że ten klient jest w pewnym aspekcie najważniejszy. Natomiast on musi być ważny długoterminowo, nie tylko tu i teraz, nie tylko tak naprawdę spełniając nasze oczekiwania też jako przedsiębiorcy, ale z drugiej strony te oczekiwania, to my jesteśmy od tego, żeby spełniać oczekiwania klienta koniec końców. Więc jeżeli robimy coś, w co sami nie wierzymy i tu się powtarzam, to myślę, że to nie ta droga. Więc ta szczerość, lojalność wobec klienta i naprawdę słuchanie tego, co klient ma do powiedzenia, to jest chyba ta droga. I myślę, że dostępność tutaj wtedy mówi sama za siebie. Teraz tak. Dziękuję ci, Łukasz. Już działa. Tak. Ciężko jeszcze coś dodać, poza tym, co zostało już wcześniej powiedziane, czyli tak naprawdę te biznesy, czy te firmy, które współpracują, mają kontakt z klientami, myślę, że absolutnie no, muszą pamiętać o dostępności, ale to jest ewolucja, nie rewolucja, tak jak już dzisiaj też padło, więc zakładam, że też zależy od tego, jak duża jest firma i jakie ma możliwości też zainwestowania w te nowe rozwiązania. Oczywiście każdy będzie szedł swoim tempem, tak? I tutaj jest to dla nas oczywiste, że nie wszystko się zdarzy od razu. Dlatego tak ważna jest współpraca z partnerami, czasami z dużymi partnerami właśnie, takimi, którzy też mogą wesprzeć biznes tych mniejszych, to jest bardzo ważne. Dla tych większych firm wydaje mi się, że też to dzisiaj już padło, czyli ten taki leadership, o którym mówiliśmy, to bycie, posiadanie liderów na pokładzie, ale także przekonanie właśnie obszarów biznesowych naszego działu technologii, który jest kluczowy w Allegro do tego, żeby te rozwiązania rozwijać też wewnątrz organizacji. Myślę, że to, co było dla mnie ciekawe, jak słyszałam podczas jednej z pierwszych rozmów jakiś czas temu właśnie na temat tego, co robimy, co możemy robić więcej, to jest to, że jeżeli teraz już nie zaczniemy tego wdrażać, nie czekając na implementację aktu dostępności, to będziemy spotykali się z takim zjawiskiem długu technologicznego.
To było coś, co naprawdę myślę, że trochę może otworzyć głowy tym, którzy jeszcze nie widzą potrzeby. Czyli jeżeli nie zaczniemy działać już teraz, to później może być już coraz ciężej. I myślę, że z perspektywy zarządzania też dużą firmą to jest bardzo ważne, żeby także decydenci, osoby, które podejmują decyzje biznesowe, żeby miały świadomość tego, że nie warto czekać. Jeżeli tylko mamy takie możliwości, to zmieniajmy i twórzmy nasze rozwiązania w sposób bardziej dostępny. Dziękuję. Nawet jeśli Excel się nie zgadza na koniec dnia, to ja myślę, że po prostu dostępność jest zwyczajnie prawem człowieka do wolnego, pozbawionego barier, dostępu do przestrzeni publicznej, do informacji, do rozrywki chociażby, do zakupów. Tak więc tak bym krótko podsumował. Dzięki. Jeżeli mogę tylko jedno... Tak. Halo, czy mnie słychać? Tak, całkiem niedawno wszyscy zostaliśmy pozbawieni tej dostępności. Myślę, że też nie warto o tym nie zapominać, że pandemia COVID-19 pokazała, że świat można zamknąć z dnia na dzień i tak naprawdę jak niektórzy czują się na co dzień, jak nie możemy wyjść z domu. Warto o tym pamiętać. Dziękuję, Łukasz, za te słowa. I na koniec tą dyskusję rozpoczął Stefan, więc poprosimy go o zabranie krótko głosu, takiego podsumowującego tutaj nasz panel. Steven, powiedz nam proszę, jak przekonać przedsiębiorców, nie tylko w Polsce, ale w Europie, aby właśnie tworzyli taką organizację jak wasza, żeby skupiali się na tym, żeby tą dostępność w biznesie rozszerzać. Bardzo ważne pytanie. Ten obszar się rozszerza. Z różnego powodu firmy w dalszym ciągu będą tworzyły, uznawały za priorytet swoje dostępność, za swój priorytet, jeszcze zanim zacznie obowiązywać akt o dostępności. I będą dbali o klientów w ten sposób, w jaki jeszcze nie dbali w przeszłości. I również jest wiele powodów, dla których firmy powinny dbać o tę dostępność. To jest następna granica, którą będą musiały pokonać, że jest to rosnący biznes. Po drugie, również trzeba pamiętać o tym, że ta walka jeszcze trwa. Bardzo wiele jeszcze trzeba zrobić w zakresie dostępności. I również Karla Ainsley, nasza założycielka, założyła tę firmę na podstawie działań, które zwiększą włączenie społeczne tych osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności. I bo uważała, że sprawy nie poruszają się za szybko, że firmy nie przyjmują tego jako priorytetu, żeby zwiększyć dostępność. I jest to coś, co istnieje w zakresie społecznej odpowiedzialności firm. Jest to coś, co jest właściwym postępowaniem i również jest to zgodne z prawem, ale również to jest opłacalne komercyjnie. Jest to dziedzina myśli, działań, która rośnie, jeśli chodzi, rozszerza się. I oczywiście jako przedsiębiorca bym szukał wykorzystania, możliwości wykorzystania tych sposobności do rozszerzenia swojej działalności. Są powody komercyjne, prawne, a ostatecznie i jest to ważne, żeby spojrzeć kiedyś wstecz i powiedzieć, byłem częścią rewolucji. Jeśli w wielu przypadkach jesteśmy częścią tej fali rewolucyjnej, która zwiększy dostępność. Mam nadzieję, że dla Państwa to brzmi dobrze i zachęcam tych Państwa przedsiębiorców, żeby poszli za tą myślą. Za tą owocną dyskusję. Myślę, że nikt z nas tutaj siedzących, a również łączących się z nami za pośrednictwem internetu nie ma wątpliwości, że tą dostępność należy wdrażać. I nawet, jak tu było wspomniane, nawet jeżeli Excel na koniec dnia się nie zgadza, bo to dostępność to jest przede wszystkim podstawowe prawo człowieka, każdego z nas.
Tak jak czasami ja wspominam na szkoleniach, że nikt mi nie da gwarancji, że jutro, kiedy się obudzimy, będziemy tak samo dobrze widzieć, tak samo dobrze słyszeć, tak samo dobrze się poruszać jak dziś i tak samo będziemy dobrze się czuli mentalnie, fizycznie. Bardzo wam dziękuję za tą owocną dyskusję raz jeszcze. Jesteście naprawdę dowodem na to, czy będąc mikroprzedsiębiorcą, czy dużą korporacją, czy też organizacją pozarządową, można wcielać tą dostępność u siebie. Gratuluję wam. Dziękujemy. Szanowni Państwo, dziś sporo podróżujemy. Byliśmy rano w Madrycie, łączyliśmy się niedawno z Waszyngtonem. To teraz chcę Państwa zaprosić jeszcze w jedną podróż do Kanady, gdzie swoje przemówienie przygotował specjalnie na nasze wydarzenie pan Rich Donovan, dyrektor generalny The Return on Disability Group, uznany na całym świecie ekspert w dziedzinie włączenia niepełnosprawności do głównego nurtu działalności i biznesu, zachwytu użytkowników i projektowania dostępności. Od ponad 17 lat definiuje i uwalnia potencjał rynku osób z niepełnosprawnościami. Rich dzieli się swoją wizją osób z niepełnosprawnościami jako potężnej siły w globalnej gospodarce w swojej książce pod tytułem Unless Different. Przemówienie pana Donovana nosi tytuł Zachwycające doświadczenie konsumentów korzyścią ekonomiczną dla każdego. Posłuchajmy ważnych przesłań, jakie ma dla nas pan Rich Donovan. Zapraszam. Dzień dobry i dziękuję za ten miły wstęp. Przynoszę wam dziś pozdrowienia z pogodnego Toronto w Kanadzie, gdzie mamy dziś 22 stopnie. Wiem, że to nie do końca pasuje do kanadyjskiej mentalności, ale cóż, to takie cudowne, że mogę dziś przemawiać do moich polskich przyjaciół. Wiedzcie, że nasze myśli są z wami, gdy pracujecie w tych interesujących czasach. Dzisiaj. Tak więc dziś zamierzam przeprowadzić was przez przegląd niepełnosprawności jako rynku. Dlaczego doświadczenie jest ważne i co to ma wspólnego z regulacją ogólnie? Jest kilka rzeczy, których nauczyliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat i zamierzam podzielić się z państwem tyloma z nich, ile zdołam w ciągu 15 minut. Więc czy możemy kontynuować? Zawsze zaczynamy od omówienia wielkości rynku, a statystycznie wiemy, że niepełnosprawność stanowi od 22 do 33 procent całej populacji. Zazwyczaj używamy liczby używanej przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób, CDC, która mówi, że około 26% populacji ujawnia się jako osoby niepełnosprawne. Należy pamiętać, że samo ujawnienie pokazuje, jak ludzie czują się ze sobą, a nie diagnozę medyczną. Twierdzamy, że samo ujawnienie jest znacznie lepszą reprezentacją tego, jak ludzie współdziałają z firmami i rządami niż jakakolwiek inna diagnoza medyczna. Aby umieścić to w kontekście Polski, oznaczałoby, że około mniej więcej 10 milionów Polaków jest pełnosprawnych. To trzykrotność wielkości trzech największych miast Warszawy, Krakowa i Łodzi. Dla wielu z was może to być zaskoczeniem, że jest to tak duża liczba. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie widzę wszędzie wózków inwalidzkich, skoro liczba jest taka duża. Czy rzeczywistość jest taka,
że od 70 do 90 niepełnosprawności jest niewidoczna. Większość ludzi myśli o wózkach inwalidzkich, białych laskach i aparatach słuchowych, kiedy myślą o niepełnosprawności. Jednak zdecydowana większość niepełnosprawności dotyczy sposobu myślenia, interakcji z innymi ludźmi i przyswajania informacji. Nazywamy to niepełnosprawnością poznawczą i ma to kluczowe znaczenie dla polityki, działalności, a jeszcze bardziej dla budowania doświadczeń osób niepełnosprawnych. Okej, liczba jest duża. To ciekawe, ale to nie mówi mi zbyt wiele. W jaki sposób osoby niepełnosprawne wchodzą w interakcję ze swoim środowiskiem, z ludźmi, z rzeczami? Cóż, patrzymy na to na dwa różne sposoby. Niepełnosprawność składa się z tożsamości i funkcjonalności. Zacznę najpierw od tożsamości, ponieważ jest ona stosunkowo prosta. Albo uważasz się za osobę niepełnosprawną, albo nie. Znaczy, dość proste. Ja oczywiście uważam się za osobę niepełnosprawną. To dość oczywiste, patrząc na mnie, słuchając mnie, że jestem niepełnosprawny i żyję w ten sposób każdego dnia. Ale moja mama, która ma 77 lat, nie identyfikuje się jako osoba niepełnosprawna, ale funkcjonalnie jest dokładnie taka sama. Spowalnia fizycznie, nie chodzi już tak daleko jak kiedyś, a na co dzień spotykają je te same rzeczy, które robią osoby niepełnosprawne. Ta funkcjonalna rzeczywistość, funkcjonalność tego, jak ludzie wchodzą w interakcje z rzeczami, ludźmi i usługami, jest głównym elementem niepełnosprawności i może w rzeczywistości wykraczać poza tożsamość. Jest możliwe, żeby być funkcjonalnie niepełnosprawnym i nie utożsamiać się z osobą niepełnosprawną. W rzeczywistości jest to nie tylko możliwe, ale czasem często całkiem prawdopodobne. Kluczowe znaczenie dla niepełnosprawności ma kontekst, w którym ona istnieje, a my nazywamy to doświadczeniem. Doświadczenie, przez które przechodzi dana osoba, czy to będzie podróż pociągiem, handel detaliczny, czy doświadczenie cyfrowe, najbardziej definiuje tę niepełnosprawność. O ile na lotnisku mogę być funkcjonalnie niepełnosprawny, gdy muszę przejść 2 kilometry od krawężnika do bramki, o tyle nie jestem funkcjonalnie niepełnosprawny, gdy robię zakupy online. Tak więc ten kontekst, to doświadczenie definiuje większość barier, które są zawarte w rozmowach o niepełnosprawności. I to jest to, co napędza większość rozmów, kiedy mamy do czynienia z naszymi klientami. Tak więc zrozumienie, jak funkcjonalność, tożsamość i kontekst wpływają na doświadczenie, jest kluczowe dla właściwego podejścia do kwestii niepełnosprawności. I nie chodzi tylko o to, że niewidomi to robią, więc musimy to zrobić dla wszystkich niewidomych. To jest znacznie bardziej specyficzne dla kontekstu, niż większość ludzi myśli. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że większość przepisów i systemów regulacyjnych skupia się na regulowanych rzeczach i podmiotach, otoczeniu, schodach, pociągach, samolotach, samochodach, budynkach. Ale kiedy rozmawiamy z osobami niepełnosprawnymi, mówią nam one,
że to nie rzeczy są motorem ich doświadczeń, ale usługi, które mają znacznie większy wpływ na ich wyniki. Istoty ludzkie są interesujące, prawda? Mają swoje wyobrażenie o tym, czym są rzeczy. Myślą, że coś rozumieją, ale naprawdę nie rozumieją. Albo tak bardzo boją się opowiedzieć coś niewłaściwego, że w końcu mówią niewłaściwe rzeczy. Tak więc znacznie ważniejszym czynnikiem w doświadczeniu osób niepełnosprawnych są tak naprawdę inni ludzie, a nie tylko niedostępne rzeczy. Tak, budynki mogą być niedostępne, tak mogą stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnością, ale z naszych badań wynika, że usługa jest znacznie większym motorem doświadczenia niż rzeczy kiedykolwiek będą. Może to być sprzeczne z intuicją, ponieważ zawsze uczono nas, że te rzeczy są niedostępne. Jednak z naszych badań wynika, że to ludzie są niedostępni, a nie rzeczy. Podzielę. Podzielę się z wami najbardziej fascynującą dla mnie realizacją w ciągu ostatnich 5 lat. Konkretnie jako regulator. Regulatorzy zawsze mają tendencję do skupiania się na obiektach i rzeczach, ponieważ są one stosunkowo łatwe do zmierzenia. Stosunkowo łatwo jest zmierzyć 22 schody i uznać je za fizycznie niedostępne. Mniej łatwo jest regulować postawy ludzi, procesy, które firmy stosują, aby przyciągnąć klientów i pracowników, oraz język i podejście podmiotów regulowanych do osób niepełnosprawnych. To stawia nas w pewnym impasie, jeśli chodzi o regulację, ponieważ największym czynnikiem napędzającym doświadczenia według naszych badań są postawy innych ludzi. To nie jest bardzo łatwa rzecz do uregulowania. Wymaga to zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo oraz organy regulacyjne mogą odegrać w tym rolę. Myślę, że największym sposobem, w jaki organy regulacyjne mogą zmienić ten stan rzeczy, jest bycie wzorcem dla siebie. Kluczowe znaczenie dla rządów ma zapewnienie właściwej obsługi, właściwego języka, bycie atrakcyjnym dla osób niepełnosprawnych, dawanie innym wzorów do naśladowania. Tak ważne jest, aby budynki były dostępne. Nie zapominajmy o tym, ale będziemy mieli większy wpływ na zmianę postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo niż po prostu wstawienie ramp i wind. Jak to zrobić? W jaki sposób regulatorzy naciskają na firmy, jednostki sektora publicznego, projektantów, marketingowców, reklamodawców, aby dobrze postrzegali niepełnosprawność? Cóż, aby nie zepsuć niespodzianki, robimy to w ten sam sposób, w jaki robimy to ze wszystkim innym. Zaczynamy od bardzo prostej koncepcji. Zapytaj osoby niepełnosprawne, czego chcą. Uzyskanie wglądu w czynniki, które napędzają ich doświadczenie, zrozumienie, co sprawia, że są szczęśliwi, zrozumienie, co ich denerwuje, zrozumienie, co spowoduje sprzedaż, zrozumienie, co sprawi, że podatnik będzie zadowolony. To są rzeczy, które chcemy dogłębnie zrozumieć, zanim przejdziemy do następnej fazy.
Kolejny etap jest dość prosty. To projektowanie doświadczeń, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykorzystujemy te spostrzeżenia i tworzymy z nich powtarzalny proces. Robimy rzeczy, które zwykle robimy w projektowaniu. Po prostu skupiamy się na innym rodzaju zapotrzebowania. Wiemy, jak to zrobić. Robimy to każdego dnia. Po prostu generalnie nie kierujemy tego w stronę niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności mamy tendencję do szukania ekspertów i szukania pośredników dla popytu. I te wysiłki zwykle kończą się niepowodzeniem. To, co się sprawdza, to bezpośrednie zwrócenie się do osób niepełnosprawnych, zapytanie ich o to, czego chcą, a następnie uwzględnienie tego w projekcie. Większość ludzi na tym poprzestaje. Ale pamiętajmy o tym, celem nie jest po prostu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, ale zrobienie tego w sposób wydajny i skuteczny. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest skupienie się na wykonaniu. To wykonawcza strona jest najtrudniejsza. To część, która wymaga największej siły przebicia i wymaga czegoś, czego jednostki sektora publicznego nie lubią robić. Popełniania błędów i mylenia się. Zawsze mówimy naszym klientom, aby skupili się na trzech filarach: insights, design and execution. Przemyślenia, projektowanie i realizacja, by napędzać przychody z tytułu niepełnosprawności, jednocześnie skupiając się na tym, o co proszą nas regulatorzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi niezmiernie miło rozmawiać z Państwem dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście wspaniałą konferencję i mam nadzieję, że wkrótce porozmawiamy z niektórymi z Was. Dziękuję bardzo. Z nami z Kanady. Miał na sobie okulary, krótkie włosy i białą koszulę. A wcześniej pan Stefan, który łączył się z nami z Waszyngtonu, miał na sobie ciemną marynarkę, również okulary i krótkie włosy. Szanowni Państwo, jak to powiadają, wszystko co dobre szybko się kończy, ale jeszcze nie nasza konferencja. Teraz chciałabym poprosić panią minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak o podsumowanie dzisiejszej konferencji. Zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nic się nie zmieniło od rana. Dalej mam na sobie czarną sukienkę i żółtą marynarkę i wciąż jestem młoda i piękna. I chciałam Państwu przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za ten drugi dzień dyskusji, drugi dzień rozmów na temat dostępności. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu bardzo ciekawych wypowiedzi panelu dyskusyjnego, w ramach którego też mogliśmy usłyszeć o tym, że dwa razy świat legł w gruzach. Najpierw panu Łukaszowi i pani Dorocie, potem panu Arturowi, ale odrodzili się jak Feniks z popiołów i ciągle rosną. I myślę, że takie przykłady dają nam siłę do tego, żeby dalej pracować i dalej zmieniać tą rzeczywistość poprzez wdrażanie dostępności. Niezależnie od tego, ile przeszkód po drodze napotkamy, a napotykamy ich bardzo wiele i chcemy je pokonywać, bo to misja, bo to filozofia, bo to inwestycja na przyszłość dla każdego z nas, bo jak powiedziała pani Kasia, sprawność nie jest nam dana raz na zawsze i nie wiadomo, kiedy ją możemy stracić i kiedy możemy stać się odbiorcami tych wszystkich rozwiązań, które dzisiaj projektujemy. Projektujemy je głównie dla nas samych. Szanowni Państwo, musimy czuć sens w tym, co robimy, bo wtedy robimy to najlepiej, jak potrafimy. I myślę, że każdy z nas tutaj dzisiaj obecnych ten sens czuje, ale potrzebne jest to, co powiedziała też pani Weronika.
Weronika, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia. Musimy wyjść spoza tej bańki, musimy o tym mówić szerzej. Musimy promować i informować cały świat, każdą napotkaną osobę o tym, jak ważne i istotne z punktu widzenia nas są rozwiązania, nad którymi pracujemy. A biznes, tak jak powiedzieliśmy, dostępność nie jest tania, ale nic, co dobre, nie jest tanie. Chyba się ze mną zgodzicie. Nie stawiamy na, przepraszam za wyrażenie, szajsowate rozwiązania. Chcemy, żeby to, co robimy, było top of the top. I tak staramy się działać. Więc, szanowni państwo, ja dziękuję za to, co udało się wydyskutować. Chcemy, aby fundusze europejskie, tak jak o tym mówiłam wczoraj, wspierały dostępność i były naznaczone dostępnością, po to, żeby nikt nie musiał sprzedawać swoich rodzinnych domów, po to, żeby nikt nie musiał zaciągać nieosiągalnych kredytów, tylko właśnie po to, żeby mógł skorzystać ze środków, które są dostępne w ramach środków europejskich, czy to środków budżetu państwa, czy innych rozwiązań, które staramy się odpowiednio zaprojektować. I pan Łukasz powiedział, że ma nadzieję, że za 5 lat będzie mu dane tutaj usiąść i czuć się jak Microsoft czy Allegro, ale ja myślę, panie Łukaszu, że to nie będzie za 5 lat, bo przy takich pracownikach, jakich pan ma, ja myślę, że to będzie znacznie wcześniej i trzymam za to kciuki i tego wam życzę, żeby tak się wydarzyło, żebyśmy się spotkali za 2 lata, kiedy pan tutaj będzie pokazywał już swoją wielką fabrykę, wielką halę i przedstawiał nam to, co udało się osiągnąć. Ja muszę tylko powiedzieć, że czuję się lekko wykluczona, bo w bluzach nie znalazłam rozmiaru XXL. Patrzcie, jak my działamy. Ja jeszcze nie zdążyłam o tym powiedzieć. Tylko połączyliśmy się wzrokiem z panem Łukaszem. Pan Łukasz sprawdził moje gabaryty. Bluzy XXL już są. Szanowni państwo, więc jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Działamy na rzecz dostępności i tą dostępność rozwijamy każdego dnia i w każdej godzinie. Zapraszam was chyba na obiad, tak? Niech ktoś kiwnie, że tak. Tak, zapraszam was na obiad, żebym nie musiała was zabrać gdzieś na swój koszt. Więc zapraszam was na obiad. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję za ten wspólny czas 5 lat dostępności, ale również za te 2 ostatnie dni pełne wrażeń, pełne dyskusji, pełne dobrych emocji. Wracajmy z nimi do domu i dalej działajmy tak, jak działamy do tej pory, a na pewno świat będzie zdecydowanie lepszy, bo każdy z nas tutaj obecny, ale również ci, którzy się z nami złączą, czują dostępność, mają ją w sobie i chcą zmieniać świat. I nie przejmujmy się tymi barierami, na które napotykamy podczas naszej pracy. Dziękuję wam serdecznie. Przepraszam, jeszcze muszę wrócić. Ja chciałam serdecznie podziękować pani Kasi Dienst za moderowanie dzisiejszego spotkania. Że pani Kasia była naszym koordynatorem do spraw dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ja każdego dnia żałuję, że pani Kasia postanowiła nas porzucić, zostawić, tak rozstać się z nami. Ale robi super świetne rzeczy, więc życzę, żeby to wszystko, co się dzieje, się rozwijało. A za tą współpracę w ramach Ministerstwa Funduszy bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że musimy panią Kasię też nagrodzić ogromnymi brawami za dzisiejszy dzień. Bardzo dziękuję. To prawda. Rozstałam się z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dlatego, żeby pójść w świat i przekonywać i biznes, organizacje pozarządowe do tego, że warto wdrażać dostępność w swoich organizacjach. I mam nadzieję, że z dnia na dzień mi się to udaje. Mając jeszcze tą chwilę z tego miejsca, chciałabym bardzo państwu podziękować za udział w tej konferencji. Podziękować naszym panelistom, ekspertom, którzy wypowiadali się wczoraj, jak i dzisiaj. To dostępne wydarzenie nie byłoby możliwe dzięki osobom, które pomogły nam to zrealizować. Między innymi tłumaczom polskiego języka migowego i międzynarodowego języka migowego. A są nimi pani Marlena, pani Magda, pan Kuba, pan Filip i pani Ania. Serdecznie im gratulujemy.
Dziękujemy również naszym tłumaczom symultanicznym, dzięki którym to dostępne wydarzenie było dostępne dla wszystkich. I dziękujemy również naszym patronom medialnym, a są nimi TVP Info, Polskie Radio 24 oraz Głos Seniora. I ja od siebie tak dodam, że dziękujemy też tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ta konferencja mogła zostać zrealizowana takim, powiedzmy, niewidzialnym użytkownikom. Dziękuję też osobom, które oglądały nas za pośrednictwem internetu. Dziękuję Państwu wszystkim, no i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. Będziemy mogli się dzielić kolejnymi dobrymi praktykami i powiedzieć, że tak, ta dostępność to nie jest taka trudna. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.